Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zaraz wam się pojawię, momencik. Tylko jeszcze was sobie tutaj... O, jesteście, już was widzę i wy mnie też widzicie. Dzień dobry, jestem bardzo serdeczny. Welcomeuję was na moim channelu. Z tej strony Onkel Bokun się kłania i zapraszam was dzisiaj na American Truck Simulator. No oczywiście, że chodzi o ATS-a. Moi drodzy, dobrze już wszyscy wiemy, że 30 listopada 2023 na światło dzienne ma wyjść DLC Kansas, najnowsze rozszerzenie mapowe właśnie do tej gry. No i oczywiście pytania o cenę nie mają sensu, ponieważ ja tej ceny nie znam. Studio SCS Software nie zdradza nam cennika tych DLC, w ogóle mało co nam zdradza. No mamy prasówki takie, jakie mamy. No i moi drodzy, ja oczywiście po raz kolejny mam okazję przedpremierowo zaprezentować nie tylko te DLC. No, wcześniej pokazywałem poprzednie DLC. Dzisiaj najdeszła ta wielkopomna chwila, że po raz drugi pokazuję w ciągu kilku godzin DLC Kansas przedpremierowo. A po co? A dlaczego? Ano po to i dlatego, że po pierwsze primo mogę, bo mam okazję, a po drugie primo, żeby wam pomóc w podjęciu decyzji. Tak, kupuję w dniu premiery, nie kupuję w dniu premiery, czekam, kupuję później, kiedy na przykład te DLC potanieje. Albo na przykład podejmiecie jeszcze jakąś inną decyzję, że tak, to jest dla mnie priorytet najwyższej rangi, Kansas muszę mieć w dniu premiery, bo spodobało mi się, gdy WB jechał przez ten region, przez to miasto albo przez ten las. I bardzo podobał mi się ten las. I muszę mieć ten las. Także to wszystko zależy od was, czy wy te DLC kupicie, czy nie. Ja wam go ani polecam, ani nie polecam. Po prostu decyzja należy do was. Moi drodzy, Kansas po raz drugi, po raz pierwszy pokazałem go właściwie wczoraj wieczorem. Z wczoraj na dziś. Także widzieliśmy się w nocy. No i w nocy miałem o wiele lepsze struny głosowe niż teraz. No niestety, ja mam tak, że jak dużo gadam dzień wcześniej, a potem jak się budzę, to mam takie struny głosowe wytrąbione, ale mam nadzieję, że one się nastroją, że dojdą do siebie, bo jako tako takiej typowej chrypki nie mam, tylko po prostu godzinę temu dopiero co wstałem i jeszcze żółtko mi nie wskikło. Jeszcze mi się struny nie nastroiły. Także moi drodzy, po prostu, a jeszcze sobie tutaj, o, włączę wentylatorek na siebie, bo robi mi się tutaj to coraz to cieplej. Także moi drodzy, też mam nadzieję, że i wam będzie robić się coraz to cieplej, że serduszko będzie wam się ocieplać na widok Kansas. Gdybyście się mnie zapytali, ja to już właściwie powiedziałem wczoraj, ale gdyby jeszcze dzisiaj ktoś się mnie zapytał, czy na podstawie tego, co ja już zwiedziłem razem z wami, a objechaliśmy w nocy właściwie obrysówkę Kansas, a potem pojechaliśmy do Lamar i z Lamar przejechaliśmy ten kawał drogi, który tutaj teraz widzicie na czerwono, do Kansas City. Dzisiaj ja mam kolejny ładunek do Garden City, ale pojedziemy sobie górą, ponieważ górą jeszcze nie jechaliśmy. Przejedziemy sobie tymi drogami, których jeszcze nie widzieliśmy. Ja postaram się również wybrać takie ładunki, żeby i te dwie drogi tutaj przeciąć. Jak powiedziałem wczoraj, mi ta mapa przypomina troszeczkę taką szachownicę. Takie pola na szachownicy. Zobaczcie sobie tutaj na te drogi. Tworzą takie jakby po prostu, no nazwijmy to matematyczne figury geometryczne. Kwadraty, prostokąty, czworokąty, wielokąty. Tak czy inaczej, moi drodzy, ta mapa jest pod tym kątem jedyna i bardzo charakterystyczna w swoim rodzaju. Nie ma tutaj przekątnych. Tutaj dopiero widzimy, że coś takiego istnieje, ale tutaj, no tu by się prosiło jakieś miasto w środku. Tu. A ta mapa gdzieś tam po prostu pomiędzy tymi swoimi polami szachowymi, a właściwie kontur tych pól szachowych, no w środku straszy pustką. Być może po prostu tam nie ma niczego. Może tam są tylko i wyłącznie pola, prerie, bo jeżdżąc po konturze
Kansas, właściwie dookoła, widzieliśmy duże, niesamowicie duże przestrzenie, na których to albo coś hodowano, na przykład bydło, no koni nie widziałem, ale bydło przede wszystkim, albo po prostu uprawiano rolę. Także tak to mniej więcej wygląda. Kto był na nocnym live, ten już co nieco kojarzy. Natomiast ten, kto nie był, zapraszam do zobaczenia tego zapisu z live'a nocnego, bo tam można zobaczyć spory kawał ziemi, cyfrowej ziemi Kansas. Natomiast no my dzisiaj też w drugiej rundzie sobie po tym Kansas pojeździmy i może coś wychwycimy. I by the way, jest taka dziwna sprawa i dziwna sytuacja, gdyż studio SCS Software podpisało stan Kansas jako stan słoneczników, co mnie nie za bardzo cieszy. Ale okej, to nie jest mój prywatny folwark, okej? Ma prawo tam być pełno słoneczników. Ma prawo ten stan być stanem słoneczników, co oczywiście, co niektórzy moi widzowie tak żartobliwie chcąc mi, że tak powiem, wbić palec pod żebro, znęcali się nade mną psychicznie, że będzie tutaj pełno słoneczników. Otóż kurwa nie. Przejechaliśmy całą nockę. Przejechaliśmy cały kontur tej mapy. I nie było ani jednego pieprzonego słonecznika. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale jeżeli coś jest sygnowane tym, że jest to stan, na przykład kartofla, no to tych kartofli tam jest no, mnóstwo, przynajmniej gałąź transportu jest na to nastawiona. Tak było wcześniej. Na przykład Oregon, Waszyngton, który jest moimi, to są moje ulubione stany na mapie Stanów Zjednoczonych, którą mamy w chwili obecnej dostępną. Tutaj Oregon i Waszyngton był sygnowany przede wszystkim transportem drewna i wszystko, co się z tym wiąże, czyli wycinki drzew, tartaki, rozwinięta gałąź transportu drewna i tak faktycznie jest w tych stanach. Ale tutaj tak, no nie. Nie zauważyłem tego, co jest tak naprawdę sygnaturą tego stanu. Może dzisiaj to się zmieni, może dzisiaj mój pogląd na ten stan się odmieni. Ja tego nie wiem, wy tego też nie wiecie, ale może wszyscy się dowiemy i to, że tak powiem, będę tego dzisiaj oczekiwał od tej mapy. Zobaczymy, czy tak się stanie. Nie to, żebym jakoś specjalnie tęsknił za tymi słonecznikami, ale chociaż raz chciałbym to zobaczyć. Kansas to również stan, który bardzo charakteryzuje się kowbojami, właśnie z tego, że jest tam hodowla bydła. Z tych kowbojów jest tam podobno bardzo dużo rewolwerowców i tak dalej. Tym historycznie ten stan się wyróżnia. I też w opisie, na przykład na Steamie, no w pierwszej linijce już opisu charakterystyki tego stanu, no to mamy tam o tym co nieco wspomniane. Natomiast, no, kowboja znalazłem tutaj tylko jednego. To jeden to i tak więcej niż ilość słoneczników spotkanych na tej mapie do tej pory. Także i tak nie jest źle. Jeden to zawsze coś. Także, moi drodzy, zapraszam na drugą rundę przedpremierowego, totalnie bezinteresownego ani z mojej strony, ani strony studia SC Software. Pokazu prezentacji DLC Kansas bez modyfikacji, to trzeba mocno zaznaczyć, że nie stosuję dzisiaj żadnych modyfikacji. Jeżeli ktoś z Was chciałby sobie dodać Kansas do biblioteki Steam, opis do filmu się kłania, czy też pod tym streamem pierwsza linia jest odnośnik do sklepu Steam. I tak, by the way, tak troszeczkę mnie rozbawiła jedna rzecz, gdyż marketingowiec studia SCS Software podsyłając mi klucz do Kansas podesłał mi właściwie wszystkie parametry do DLC West Balkans. Ale to tylko taka ciekawostka. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Okej, w
takim razie gotowi do drogi, czy nie? Chociaż według słów pewnej piosenki, bądź gotowy dziś do drogi. Moi drodzy, zawsze bądźcie gotowi na trasę, grzejemy silniki i jedziemy. W sensie, ja grzeję silnik, a Was zapraszam oczywiście do wnętrza mojej ciężarówki, do wnętrza mojej zakupionej ciężarówki, gdyż ponieważ, przypominam, warto o tym powiedzieć, DLC działa na update'cie 1.49. I jak teraz widzicie na górnej części ekranu, tak centralnie jest tutaj oczywiście podana wersja bolidu. Jest to wersja 1.49.1.20S. S oznacza, że ta gra jest na wersji Steamowej. Ale to jest nieważne. Ważne jest to, żeby Wam jeszcze wspomnieć, że treść tego DLC do dnia premiery, czyli 30 listopada, to wypada chyba na czwartek, może ulec zmianie. W sensie, ja w to nie wierzę. Mapy nagle nie przebudują, ale poprawią ewentualne błędy, które zauważymy my, tacy jak ja, którzy dostali te DLC przedpremierowo. Wtedy raportujemy, że hej, panie SCS-u, bo ten domek tam lewituje. Hej, bo ten koń tam lata jak Pegas. Nie powinien. Dlaczego ta krowa jest pod ziemią? To nie jest kret. I takie rzeczy my im zgłaszamy i oni to jeszcze przedpremierową po prostu dla Was już edytują, łatają, naprawiają. Także może i my dostajemy te klucze wcześniej, ale jesteśmy też takimi królikami doświadczalnymi. W sumie nigdy mi się nie zdarzyło, żeby w wersji przedpremierowej coś było nie tak. Zazwyczaj wszystko jest ok. Zazwyczaj studio SCS Software te produkty ma dopracowane pod tym kątem. Także moi drodzy, gotowi czy nie, za chwileczkę ruszamy. Tylko jeszcze z Wami się przywitam. A kogo witam i kogo goszczę? Bardzo zielono dzisiaj na czacie widzę. Bodzio Górski, Tomcio Gracz, Kamil XD, Matamet. Matamet, proszę się ze mną nie przedrzeźniać, ok? Ja mam jeszcze głos niewskiknięty na odpowiednie parametry. Mirosław Baka, New Holland, SQ6, Mirosław Baka, Piotr Byrtek, znowuż Mirosław Baka. W kanale Piotrunia, Dashi XD, Sebastian Takija, znowuż Mirosław Baka. Matamet znowuż po raz drugi. Moi drodzy, a z białych Pasik, Norbert Olejniczak, Iceman 85, Pasik, Filip Godlewski, Karol W, Anomalia, Bartosz Niemczewski. Teraz się sypie lawina ników, proszę Państwa. Deszcz ników. Bardzo mi miło, że tak licznie zebraliście się ponownie na moim kanale. Jest też Pączek, ale to nie jest Jedi, to jest inny Pączek. Jest też Pączek, Iceman 85, Schabomir, Plesiu, ale jest też Pączek Jedi. Także witam również Jediów, Ponczusia, Szakala, Patryka. Witold, Marcinos 1987, Nordic 96, Grzegorzko, Kuba ETS2, a Szakal jeszcze też jest z Jediów, proszę bardzo. Także moi drodzy, witam serdecznie, życzę miłej zabawy, miłych wrażeń Wam oczywiście również życzę. No i ja śmigam sobie nadal tym Fertkiem, którego kupiłem jako ciężarówka używana. Tylko, że ta ciężarówka używana, no tak trochę, no, nie wygląda jak używana. Wygląda jak nowa, no. No, nawet lakier nie jest porysowany. A dobrze by było, nie? Żeby na przykład tu była jakaś ryska, szyba pęknięta czy coś, no nie wiem, cokolwiek. No, nie mam takiego wrażenia, że ja kupiłem tą ciężarówkę używaną. Jeszcze ją spersonalizowałem pod siebie, no i tym oto wozem będę śmigał. Co ja tam mam? Kosz na pranie? Zapomniałem o nim. No cóż. Także widzicie tutaj moje brudy. Moi drodzy, WB, wywlek swoje brudy na wierzch. Tutaj jest kosz na pranie, tam jest jakaś koszulka, jakieś slipki, także przepraszam, zapomniałem tego posprzątać.
Co za chłop. Także, moi drodzy, ruszamy. Michał, 9 zł 52 grosze. Witam wszystkich w ten wspaniały słonecznikowy dzień i życzę Tobie WB słonecznikowej trasy. Michał, nie wkurzysz mnie. Otóż chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto. Chodzi o to, że tutaj nie ma słoneczników. W sensie, ja ich jeszcze nigdzie nie spotkałem. Ale być może to się zmieni. Być może spotkam je dzisiaj. Muszę szyby, słuchajcie, pozamykać, bo manewrowałem i sobie szyby pootwierałem. Co jest natomiast fajne, co zauważyłem pod koniec właściwie nocnego live'a, to to, że tutaj na teren przynajmniej tej bazy, takie potężne centrum logistyczne tutaj jest, no że tutaj wjeżdżały ciężarówki. No i to jest fajne. Ja natomiast, moi drodzy, teraz przewożę bydło. Co dziwne, akurat pod tym kątem dla tego stanu nie jest. Przewożę bydło do Garden City. Z Kansas City do Garden City. I moi drodzy, coś mi się wydaje, że tutaj właśnie gałąź transportu bydła, no ta gałąź transportu tutaj będzie raczej dobrze rozwinięta. Także jeżeli macie swoje własne naczepy do transportu bydła, coś mi się wydaje, że tutaj one się przydadzą. 9 zł 52 grosze. Witam wszystkich, zdrówka wujek dla całej rodzinki oraz wszystkich obecnych, pozdrawiam serdecznie. A thank you very much, Bartas. Jak widzicie, z tym zdrowiem różnie bywa. No niestety, jeżeli chodzi o nas, to życie nam pokazało, że bądź też przypomniało, że bywa w życiu tak, że dzisiaj siedzisz, wygłupiasz się, rzucasz się pudełkami zapałek, a skręć w lewo. Dwa dni później możesz być po ciężkim zabiegu, nie? No i tak to jest. Dobra, moi drodzy, teraz tak, bo ja mam tutaj czerwone, poczekamy sobie, tutaj jest skomplikowany wyjazd, policjant tam przejeżdża, nie chcę im tutaj podpadać, także na spokojnie sobie pojedziemy. Trasa jest wytyczona przez tereny, przez które jeszcze w nocy nie jechaliśmy, aczkolwiek też pojedziemy po tych terenach, po których już jeździliśmy, więc ci, którzy nie mogli być na nocnym live'ie, bo na przykład imprezowali u cioci na imieninach, no to zobaczą sobie też dodatkowo jeszcze dzisiaj. Ja nie wiem, bo może nie powinienem, ale ja nie mam żadnych układów ze studiem SCS Software. Ja nie mam z nimi współpracy. To nie jest na zasadzie współpracy. Ja z tego nie czerpię żadnych korzyści majątkowych. Natomiast może w recenzjach wygląda tak, takich profesjonalnych, że nie wyraża się swoich własnych emocji na temat tego, co się opiniuje i recenzuje. Ja to robię, bo czuję się z tym okej. W sensie, że nie mam żadnego układu ze studiem, że nie mogę wam wyrażać moich emocji z tego dodatku. Zazwyczaj recenzenci unikają takich rzeczy, ale ja nie jestem recenzentem. Ja jestem wolnym człowiekiem i mówię wam o moich emocjach z tej gry. I tak jak wam powiedziałem w nocy, że po przejechaniu tego całego dystansu, którego zrobiliśmy w nocy, czyli właściwie no to jest spory kawał ziemi. Ja wam go jeszcze raz pokażę, tylko wykręcę ten zakręt. Jeszcze raz wam pokażę. To jest właściwie cały kontur mapy Kansas. Zobaczcie sobie. Przejechaliśmy tu, tędy, tędy, tędy. No właściwie otoczyliśmy cały ten teren. I po przejechaniu tych wszystkich mil, ta mapa nie wzbudziła we mnie żadnych większych emocji. Nie wzbudziła we mnie takich emocji, jak na przykład mapa stanu Oregon, jak mapa stanu Waszyngton. Tutaj nie czuję tego, znaczy inaczej, czuję tą amerykańskość. Czuję, że jestem w tym USA. Sam symbol chociażby hodowli bydła, prawda? Kowboje i tak dalej. Czyż to nie jest ikoniczne dla USA? No jest, ale tego wszystkiego tu mi jest za mało. Chociaż jest tutaj ta amerykańskość w tej mapie, to jednak nie jest to dla mnie mapa tak atrakcyjna wizualnie, oczywiście. Nie jest ten stan dla mnie aż tak emocjonujący, jak stany, o których już mówiłem wcześniej, czyli Oregon i Waszyngton.
Nie wiem, czy to dobrze, nie wiem, czy to źle, ale jedno wiem na pewno. Te DLC też mi się podoba, ale jakoś nie stanie u mnie pod kątem atrakcyjności na podium. Także tak to mniej więcej ja czuję. Musiałem sobie tutaj przybliżyć kawę, moi drodzy, znaczy właściwie mam kawę i herbatkę. Także no u mnie te DLC raczej na podium nie będzie, ale też tak jak wam powiedziałem w nocy, właściwie pod Fajrant już, że gdybym ja tego DLC nie dostał, gdybym ja go miał sobie kupić, to bym go kupił chociażby do wypełnienia brakującego elementu tej mapy, brakującego puzzla tej mapy, albo chociażby dla wartości kolekcjonerskiej, nie? No i tyle, jeżeli chodzi o moje dotychczasowe emocje z mapy Kansas. Po prostu kolejny stan. Coś na takiej zasadzie. Dobra, rozbujam się tak do 55-56 mil i z taką prędkością będziemy sobie tutaj lecieć. O, przy okazji gdzieś tam też o stację będę musiał zahaczyć. Dobra. Zostawię wam tego doradcę drogowego. Albo może i nie. Albo może i tak. Słuchajcie, właściwie teraz jadę przez... Ta mapa też jest mała. Bo zobaczcie, do celu mam 420 mil. Ja jestem już tu. A cel jest tu. A jadę jeszcze drogą okrężną. A tylko 420 mil do pokonania. Także... no mapa jest tak w miarę mała. No co to jest 420 mil? To takie rzeczy, na przykład Mirek Baka, on to wciągnie nosem, taką trasę, co nie? Podejrzewam też, że mapa jest do pokonania na 100% w... No na pewno do 8 godzin. Tak ciągłej gry. A jak sobie byście usiedli przy tym DLC, w 8 godzin bylibyście w stanie ją całą przejechać. I jeszcze byście mieli czas na wiele przerw. Tak mi się wydaje. Trzymaj się prawej strony. Dobra, moi drodzy, pozwólcie, że teraz ogarnę super chat. Sebastian Sebus 34, wspierający od 29 miesięcy w gabarytach. Thank you very much. Chłop ze mną ciężkie ładunki wiezie. Razem ze mną dźwiga cały ten bagaż na własnych plecach. Siemanko wujku i wszystkich na czacie i przesyłam trochę na drogę słoneczników. I ty przeciwko mnie. Studio SCL Software odpuściło. Zobaczcie do jakiego stopnia. Ani jednego słonecznika. W stanie słoneczników. Deluczak 1995. Wspierający od 10 miesięcy. Jako autostopowicz. Witaj wujaszku. Udanej niedzieli tobie życzę. Pozdro. Thank you very much. Tobie również życzę udanej niedzieli. No i Kuba ETS2. Wspierający nowy. Witam nowego wspierającego, a właściwie przedłużającego wspieranie jako autostopowicz. Witam. Także stan na jedno zagranie. Trochę mało. No to też zależy, jaki długi będziesz mieć gameplay, nie? Bo ja na przykład wczoraj w 3 godziny, no ale no wiecie, ja też, to nie jest też tak, że ja całe 3 godziny non-stop jechałem. No też sporo z tego przegadałem. No umówmy się, że na 3 godziny live'a, na ponad 3 godziny live'a wczorajszego, tego nocnego, no to tak jechałem 2 godziny 15 minut, 2 godziny 20 minut. No bo wiadomo, ja tutaj co jakiś czas zatrzymuję grę, przenoszę się do mapy, coś tłumaczę, coś podziwiam, jakieś kamerki odpalaliśmy wczoraj. No takie rzeczy. Jakieś tam zdjęcia też robiłem, coś tam podziwiałem, gdzieś się zatrzymywałem, więc no może ja zakładam, że w 5 godzin, no może 8 to jest tak już naprawdę z ogromną zakładką, ale mi się wydaje, że do 5 godzin, a może jeszcze szybciej, bez żadnego problemu machniecie te DLC na 100%, nie? Oczywiście nie mówię tutaj o ukrytych drogach, bo poszukiwanie ukrytych dróg, no to może dodać tego czasu. Chociaż znając możliwości Mirosława, to on prawdopodobnie machnie te DLC w 5 godzin,
z potężnymi przerwami, ogarniając mapę oraz drogi ukryte. To jest taki chłop. Światowa Unia Pracodawców. 9 zł 52 grosze. Szanowny panie, z przyjemnością informujemy, że głosami setek tysięcy pracodawców z całego świata pana szef otrzymał nagrodę najlepszego pracodawcy świata w XXI wieku. Gratulujemy, że to właśnie pan pracuje w jego firmie. Czy wyście ochujeli? Przecież to jest paździoch interesów wszelakich. To jest jakaś prowokacja. Mogę się założyć, że to ten chłop, że on to napisał, tego donata, że to jest podszywacz. Mogę się wetnąć. Może są jakieś sposoby, żeby to sprawdzić. Halo! Ludzie! Ja wiem, co wam się pali. Auto wam się pali. Ja bym się ewakuował. Co to w ogóle jest? O, paląca sprawa, moi drodzy. Niestety. Może więcej elektryków! Ale żem im nagadał, co nie? O, chłop się wyżył. Chłop się wyżył. Więcej elektryków! To było oczywiście sarkastycznie i ironicznie. Tak, no. Jak się jakieś auto pali, to na bank musi być elektryk. O, niekoniecznie. Ten był chyba nawet diesel, czy jakoś tak. To jest Tesla. Nie, Michał, to nie jest Tesla. Tesla wygląda zupełnie inaczej. Witam wszystkich serdecznie. Ciebie, wujku, dziwnie? Dlaczego nie dostaję powiadomień? Marcin, no, bo to jest YouTube i dlatego nie dostajesz powiadomień. Dużo ludzi mi pisze takie rzeczy, że nie dostaję powiadomień z mojego kanału. Polecam odsubskrybować i zasubskrybować jeszcze raz z walnięciem tego cholernego dzwona. W sensie nie, że macie walnąć ciężarówką dzwona, tylko przy tym magicznym guziku subskrybuj, jest jeszcze dzwoneczek, którego się klika i trzeba tam wybrać, że tak powiem, charakterystykę tych powiadomień. No i niestety algorytmy YouTube'a są jakie są i właśnie dlatego ja wam robię takie raporty jeszcze na social mediach, informując was o tym, że już coś zostało opublikowane. Robię to na właściwie w trzech miejscach. Robię to na kartach społeczności tutaj na YouTubie, robię to na fanpage'u oraz oczywiście na Discordzie. Także no, dla tych, którzy tych powiadomień nie otrzymują. Czy jesteśmy już na tych nowych trasach? No tak, już wyjechaliśmy na drogi, na których mnie jeszcze nie było i was zresztą też nie. I tutaj sobie oczywiście tą drogą przejedziemy. Tylko z tym, że ja bym potrzebował po drodze gdzieś jakąś tanksztelę. No ale nie ma. No to może mi się uda tutaj na Truckstopa zjechać. No. No tak. Tu jeszcze mogłem zjechać, ale okej. Tutaj pewnie by też było, chociaż no nie widzę ikony. Ale na pewno też jest. O dobra, zjedziemy tam sobie na tego Truckstopa. Moi drodzy, pooglądamy sobie też przy okazji, jak wyglądają truckstopy w USA, tutaj w stanie Kansas. Może czymś się charakteryzują, może są jakieś lepsze, nie? Niż na przykład w innych stanach. Lewy 2304, gabaryciarz od 17 miesięcy, thank you very much. Witaj wujku i wszyscy na live'ie, jak zdrówko wujku? Ogólnie zdrówko jest. Głos mi jeszcze troszeczkę charczy, bo dopiero co niedawno wstałem, ale spokojnie, moje struny głosowe prędzej czy później się wyregulują. Bo jako tako chrypy nie mam, ale zawsze jak wstaję, to przez pierwszą godzinę, półtora godziny, no głos mam taki troszeczkę, no wiecie jak to jest, jak się rano wstaje, nie? No właśnie.
motorniczy KS, wspierający od 26 miesięcy. Witam WB, życzę udanej niedzieli i udanego miesiąca. Miesiąca? Jeżeli chodzi o ten miesiąc, był całkiem udany. Nie ma na co narzekać. Co prawda pokomplikowało się troszeczkę, ale ja zawsze twierdzę tak, że mogło być gorzej, nie? Coś na takiej zasadzie. Tak troszeczkę z optymizmem, nawet wtedy, kiedy jest źle. Grudzień będzie ciężki, ale pod kątem pracy. Chodzi o to, że tej pracy będzie bardzo dużo. No ale cóż, zawsze dla nas grudzień był bardzo pracowitym miesiącem. No, no tak to bywa w życiu. Pączek, podjedź do wujcia z cysterną, SQ pisze. A dlaczegoż tak? SQ, ja za niedługo na oparach będę jechał. Przecież to Pączek spuści mi resztę paliwa. On, Pączek nie jest człowiekiem, który paliwo rozdaje. Pączek jest człowiekiem, który paliwo odbiera. Chociaż raz były takie jaja, że ja chciałem paliwo ukraść, ale jak się okazuje, ja nie potrafię kraść nawet w grach komputerowych. Otóż zamiast ukraść te paliwo, to ja jeszcze oddałem. Co za chłop! Także ze mnie dupa, a nie złodziej. Chciałem ukraść paliwo w locie, wiecie, ale się to nie udało. Jeszcze chłopa zatankowałem. Masakra. Ja to nawet kradzież paliwa potrafię zlamić. A co by nie? Takie rzeczy też się zdarzają, moi mili. Także, no, no. Pewnie pamiętacie tą akcję ze SnowRunnera. Tak było. It's true. Takie scenariusze pisze życie, moi drodzy. I taki zdziwiony. Co to tutaj się stanęło? Ja nie mogę zrozumieć też, o co tutaj chodzi z tymi billboardami. Bo to już nie ma znaczenia, po jakiej trasie ja jadę. Ale wszędzie te billboardy są takie jakieś dziwnie popalone. O co, come on? O co tu chodzi z tymi billboardami? Czy tu chodzi o to, że te duże przestrzenie, no po prostu są takie przewiewne, że wszystkie billboardy targają? Czy o co chodzi? Czy studio SCS Software właśnie chciało zaznaczyć w ten sposób, że stan Kansas jest tak przewiewnym stanem? No bo patrząc na te duże otwarte przestrzenie, no to można się domyślić, prawda? Potężny Marcin. Ale tutaj wszystkie billboardy są właśnie takie. Cześć ty mój brodaty bandyto, ty mój jednoręki ananasku, ty klopsiku w sosiku, ty zwariowany głuptasku, ty słodziutki pociusiu puk, puk. Mój pimpusiu. Jak tam dzionek mija, wariacie? Samopoczucie git, humor git, pozdrawiam cię mopsiku. W normalnych warunkach musiałbym to uznać jako komplement. Ale to, że to nie są normalne warunki i to nie jest normalna treść, to ci powiem tak. Puk, puk. Ty mój klopsiku. Co za chłop. Dziękuję. Wszystko jest okej. Jeszcze głos mi się nie dostroił, ale spokojnie. On dojdzie do siebie. Jak nie jedno dochodzi. Także spokojnie. Wszystko się opanuje. No nie. Czasami po prostu mnie tutaj zawstydzacie, moi drodzy. To nie jest coś, do czego jestem przyzwyczajony na co dzień. Ale w weekendy mi się to zdarza. Także, no. Także może studio SCS Software chciało w taki sposób właśnie pokazać, że tutaj są wiatry. Ale nie takie z tyłka, tylko takie, no, że tutaj są duże przewiewne przestrzenie i że jak dmuchnie, to ino roz. Ale do porządku. Że się nawet billboardy tutaj nie ostoją. Ale z drugiej strony, czemu nie ma drzew połamanych? Tylko jakieś gałązki mogłyby leżeć na poboczach albo coś, ale tutaj nawet listków na poboczach nie ma. Także, no.
że no, zastanawiają mnie tutaj te billboardy. Aczkolwiek tych połamanych billboardów tutaj jest więcej niż słoneczników na tej mapie. W stanie słoneczników. Jak na razie nadal ja nie widzę słoneczników. Chyba że jak w przyszłości wgra się tutaj jakąś modyfikację na te słoneczniki, to może wtedy będą. A znaczy, ja nie wywołuję słoneczników z pól, ale wiecie, w stanie sygnowanym słonecznikami spodziewałbym się więcej słoneczników. To tak mniej więcej jak w tej scenie z Głupiego i Głupszego, gdzie nie wiem, czy ten głupi, czy głupszy myślał, że góry skaliste są bardziej skaliste. To się cieszę, ty mój tulipanku. Jakby coś było nie tak i miałbyś jakiś problem, to mi powiedz. Przyjadę i wyklepię. To znaczy problem wyklepię, nie ciebie. Mam nadzieję, że mnie dobrze zrozumiałeś. Mruczę do ciebie w ubemrera. Nie. Otóż nie wiem, czy ja ciebie dobrze zrozumiałem. Ja to dopiero muszę sobie przemyśleć, ale... Tulipanku. Sam jesteś tulipanek. Tak czy inaczej, thank you very much. Poprawiłeś mi humor. To trzeba ci przyznać, że poprawiłeś mi humora. Aczkolwiek nie to, żeby mój humor był, że tak powiem, nie w humorze dzisiaj, bo mam bardzo dobry humor. Od samego rana moja żona przywitała mnie już niesamowicie dobrą informacją. Natomiast no, i to mi już zrobiło dzień. Ale ty mój tulipanku, ty mój myszołowie, co, na takie zwroty nie byłem przygotowany. Co za chłop. Lewy 2304, dziękuję za super chat. Oglądałem właśnie live, gdzie mówiłeś o społeczności na DC i też mam takie wrażenie, bo nawet nie ma z kim pograć i porozmawiać, bo kanały są puste. Ale te kanały na głosowym? One są dostępne, no. Kto tam chce, to tam wchodzi, nie? I tam sobie może na tych kanałach pograć, no. Jeżeli tam nikogo nie ma, to znaczy się, że nikt nie chce. No przynajmniej ja to tak rozumiem, no. Kanały zostały otwarte dla was. Są też tam kanały zakutkowane. No ale to wiadomo, te zakutkowane to zazwyczaj ja je mam, jak nagrywam z gośćmi, nie? Chociaż ja bardzo często, na przykład jak nagrywam z Simonem, no to my po prostu przez swoje prywatne kanały nagrywamy te materiały. Ale jak nagrywam z gośćmi, no to właśnie tam, nie? O, i tutaj na Steamie mi się cały czas coś odblokowywuje. Wy tego nie widzicie, ponieważ OBS nie przechwytuje mi okienek. W sensie przechwytywałby, kiedy ja bym przechwytywał obraz z monitora, a nie grę. Natomiast no tutaj już widzę po raz enty, dzisiaj już chyba po raz drugi, wyskoczyło mi coś ze Steama, czyli po prostu się tamto już... już to jest aktywne, jakieś tam te wszystkie rzeczy do odkrycia na Steamie. Czy tam osiągnięcia, czy tam jeszcze jakieś inne pierdoły. Dobra, zjeżdżamy na tego Trackstapa i moi drodzy, Tankation, co by mi paliwa gdzieś na trasie nie zabrakło. Aczkolwiek pali mi ta ciężarówka. Oj, pali. O, pali jak smok. Ja dopiero w nocy tankowałem, a tylko właściwie po Kansas jeździłem. Tych parę mil. Ale dobra, zatankujemy i jedziemy dalej. Zapomniałeś wjechać na wagę. Nie, nie zapomniałem, gdyż miałem informację o wadze, ale paliło mi się zielone światełko. Dlatego mogłem tą wagę przejechać. Okej. Okay. Stację widać, track stop widać, ale jest taki po prostu tradycyjny, nie? Dobra. Tradycyjny, ale jednak z warsztatem. Track service. Trendy na pompy. Tam od tyłu zajadę. Tutaj też jest waga. Tutaj też jest waga.
ale mnie interesują tylko i wyłącznie pompy. Potężny Marcin, 9 zł 52 grosze. Spokojnie, my fajne chłopaki, to na pewno się zrozumiemy. Znaczy wiadomo, że ty fajniejszy, ja do ciebie startu nie mam, ty gładziutki lamparcie. Jakbyś coś potrzebował, to wiesz gdzie mnie szukać. Zamrucz, jestem przy tobie. Mrer. Co do chuja tu się dzisiaj dzieje? Słuchajcie, takie rzeczy zazwyczaj w piątki, nie? Ale w niedzielę? Ja rozumiem, gdyby dzisiaj był piątek, weekendu początek. To jeszcze szłoby zrozumieć. Ale tak w niedzielę? Człowieka atakować takimi rzeczami? Nie jestem do tego przyzwyczajony. Nie. W piątki natomiast z chłopakami w pracy, no to się wygłupiamy, co nie? Takie teksty lecą podobne, ale żeby w niedzielę? Do rosołu? Albo przed rosołem? No nie wiem. Świat się zmienia. Wszystko się zmienia. Także nawet grafik takich rzeczy się zmienia. Dobra, jedziemy. Lamparcie. Wariaty. Po prostu wariaty. Dobra, moi drodzy, wracamy na trasę. Tak czy inaczej, moi drodzy, nie jestem przyzwyczajony do takiego traktowania. Jak chcą teraz wyjechać? No, Truckstop, jeżeli chodzi o sam prefab, to takie podobne już widzieliśmy, dziesiątki takich Truckstopów, nie? Aczkolwiek, no, w sensie, do mnie czasami piszecie, dlaczego ja tak te Truckstopy w ATS-ie omijam. No bo nie chce mi się zjeżdżać, no. Ale ja to mam taki nawyk z IRL. Jak jadę gdzieś z rodziną, gdzieś dalej albo coś, to zatrzymuję się dlatego, bo jestem do tego zmuszony, a nie dlatego, że ja chcę. Bo prawda jest taka, że jak ja mam na przykład do zrobienia 600 km, to jakbym mógł, to bym się w ogóle nie zatrzymywał. Ponieważ ja uwielbiam jeździć i ja nie potrzebuję dla siebie się zatrzymywać. No ale jak jadę z dziewczynami, to wiadomo, jadę też z psem, dla psa trzeba się zatrzymać, no bo pies to pies, no. On tego nie wie, że on jedzie teraz autem, w sensie, wiecie, Paco nam nigdy do auta nie zrobił, ale, no, swoim zwierzęcym instynktem po prostu trzyma, aż się go wypuści na podwórko, nie? No, a jak się go wypuści na podwórko, to zawsze zrobi. Także, jak się jedzie z psem, no to trzeba się zatrzymać, żeby on się wysiusiał, wiadomo, do kibelka. Czasami zdarza się, że zatrzyma się po kawę, czy tam po prostu na jakąś zapiekankę, ale jakbym mógł, to ja bym się w ogóle nie zatrzymywał. Ja bym mógł zrobić 2000 km i się w ogóle nie zatrzymywać. Też co niektórzy się mnie, może nie teraz ostatnio jakoś, ale pamiętam takie pytanie. Jeden z widzów się mnie pytał, jak ja to robię, że robię live'a na 3-4 godziny i że mi się siusiu nie chce. Że on by tak nie potrafił, nie? No, bywało tak, że na chwileczkę was przeprosiłem i musiałem iść do toalety. No, wiadomo, mamy różne pęcherze. Jedni wytrzymają, inni nie. Ja po prostu o takich rzeczach nie myślę. Coś na takiej zasadzie, nie? Po prostu jadę, bawię się dobrze, no i tyle. Tyle w temacie. Styrany z dzisiek, 9 zł 52 grosze. Zaś ten jebany ryż. Ale to dzisiaj masz pomidorówkę, styrany z dzisiek. Pomidorówka to tak zazwyczaj jest w poniedziałek, nie? Na niedzielę gotuje się rosół, a pomidorówka to tak w poniedziałek. Z tego, co zostanie z tego rosołu. Ojejku, co jak co, ale na przykład rosołu z ryżem, to ja bym już nie zdzierżył. No, pomidorówkę jeszcze tak, ale rosół z ryżem to nie. Aczkolwiek wiem, że są tacy ludzie, którzy zjedzą właśnie ryż w rosole. Ja nie. No, aczkolwiek znam tylko jeden taki przypadek. Tylko jeden,
I to był człowiek starej daty, więc może jakieś przyzwyczajenia, może po prostu gdzieś tam jakieś, no nie wiem, upodobania, no nie wiem, ale nigdy wcześniej i nigdy później nie spotkałem się z czymś takim. Ja bym nie przełknął rosołu z ryżem na przykład, nie? No, no way. Jesteśmy w Salinie. Salina. Zapytajmy Google'a, co wie o mieście Salina w stanie Kansas. Znaczy, za chwilkę go zapytamy. Styrany z dzisiek. 9 zł 52 grosze. No to weź to przetłumacz tej kobiecie. Sam bym to zrobił, ale niestety całe popołudnie będę zajęty wydłubywaniem tego zasranego ryżu z zębów, więc jak masz chwilę, to zapraszam serdecznie na negocjacje do tej kobiety. Styrany z dzisiek. Wiesz, jaki ja jestem teraz w komfortowej sytuacji? Komfort mojej sytuacji polega na tym, że ja wcale nie muszę rozmawiać z twoją kobietą. Nie mam takiego obowiązku. Jedynie mogę to zrobić w męskiej solidarności. Ale, słuchaj, w męskiej solidarności, też tak między nami facetami, wiesz, jeżeli ty jako chłop, no nie umiesz sobie poradzić z takim błahym problemem, ze swoją kobietą, to mam to powiedzieć czy nie? To sorry, ale no, kurnia, no do licha ciężkiego, żeś jest facet, no, co ja mam ci o więcej gadać, weź sobie tego makaronu ugotuj, jak prawdziwy facet do rosołu. Słuchajcie, zapytamy tutaj tego, no, Google'a. No, odpalaj się, Google. Powiedz mi, co wiesz o mieście Salina w Kansas? Co? Zepsuł się? Halo? Hej! Halo! Dzień dobry, Google! Jak podaje Wikipedia, Halo, seria strzelanek pierwszoosobowych tworzonych początkowo przez Bungie, a później Ensemble Studios i 343 Industries. Wydawcą gier jest Xbox Game Studios. Google, ty masz najebane w tych skryptach, ja masz tam najebane w tych skryptach. Ja się z tobą chciał przywitać, ja się ciebie nie pytał o grach Halo, ty paciuloku jeden. Co wiesz o mieście Salina w Kansas? Jak podaje Wikipedia, Salina, miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Salina, położone nad rzeką Smoky Hill. No to się kurwa rozgadał. A dalej, kto to ma czytać? Ja? Ja tego lesera wydziedziczę z tego telefonu, słuchajcie. Miasto liczyło w 2000 roku 45 729 mieszkańców. Salina leży w pobliżu wzgórz Smoky Hills. Na wielkich równinach. Co widać zresztą nawet. Nie trzeba nawet o tym gadać. Około 9,7 km na zachód od ujścia rzeki Salin do Smoky Hill. Źródło informacji Wikipedia. Tak się to czyta, ty gamoniu googlowaty. Och. Masakra, ręce opadają do samej dupy. Masakra po prostu z tym Google'em. Kuba ETS2, wspierający od 11 miesięcy. 11 miesięcy, welcome back w zielonych. Thank you very much, Kuba ETS2. Bardzo mi miło. Wielkie równiny. Czy ktoś ma jakieś wątpliwości?
Jeszcze mam jedno pytanie do Google'a. Opowiedz mi o stanie Kansas. Oto niektóre wyniki wyszukiwania z internetu. Ale tyś mi miał opowiedzieć o Kansas. O, może to być dobre. Słuchajcie. To może być dobre. Tylko niech się ta strona załaduje. Ja pierdzielę, 1000 reklam wyskakuje. 1000 powiadomień. Czy się na wszystko zgadzam, czy też nie? Ja cię kręcę z tymi przeglądarkami w telefonach. No masakra. Słuchajcie, a więc tak. 15 ciekawostek o stanie Kansas. Kansas to stan położony w środkowej części USA. Słynący z malowniczych krajobrazów. W tym z piaszczystych wydm. Nie da się prowadzić i czytać. No niestety, bardzo sorry. Słynący z malowniczych krajobrazów, w tym z piaszczystych wydm, bogatej historii związanej z walką o wolność oraz z hodowli bydła i rolnictwa. Nic tutaj nie piszą o słonecznikach. Kompletnie nic. Druga ciekawostka. Geograficzne centrum USA. Co to oznacza w praktyce? Że znajduje się w stanie Kansas w pobliżu miejscowości Lebanon. W sensie, że tam jest geograficzne centrum w ogóle całego USA. Stan słonecznikowy. Słuchajcie, jest. W trzecim punkcie. Kansas nazywane jest stanem słonecznikowym. Gdzie? Gdzie? Jak się woła do słoneczników? Cip, cip, taś, taś? Nie wiem. Nie ma tutaj ani jednego słonecznika. Gdzie te słoneczniki, ja się pytam? Tam jakaś rzepa rośnie. Nigdzie tu jeszcze ja osobiście nie widziałem słoneczników. Czwarty fakt. Stolica samolotów. O tak. Coś tutaj fruwa od czasu do czasu. Wichita, największe miasto w Kansas, jest często nazywane stolicą samolotów ze względu na liczne zakłady produkujące samoloty. Fakt piąty. Dorotka i Czarnoksiężnik z Oz. Fikcyjna postać Dorotka z opowieści Czarnoksiężnik z Oz. L. Franka Brauna. Bauma, przepraszam. Pochodziła z Kansas. Kiedy Dorotka trafia do krainy Oz, mówi słynne słowa: mam wrażenie, że nie jesteśmy już w Kansas. Urzekła mnie ta historia. Szósty fakt. Przeciwnicy niewolnictwa. W XIX wieku Kansas było ważnym miejscem konfliktów między zwolennikami i przeciwnikami niewolnictwa, co przyczyniło się do wybuchu wojny secesyjnej. To jest akurat fakt historyczny. Bardzo ważny. Cholerne gardło. Słuchajcie, siódemka. Siódmy fakt. Pierwsza kobieta burmistrz. W 1887 roku w Argonii, w małym mieście w Kansas, Susanna M. Salter została pierwszą kobietą wybraną na burmistrza w Stanach Zjednoczonych. Ósmy fakt. Największa pizza. W miejscowości Kolby w Kansasie istnieje pizzeria, która twierdzi, że serwuje największą na świecie pizzę o średnicy 8 stóp, około 244 cm. Ale to ona twierdzi, czy tak jest? Fakt dziewiąty. Rezerwat narodowy Tallgrass Prairie, czy jakoś tak. Tak się to pisze. A jak się to wymawia, nie mam pojęcia. W Kansas znajduje się rezerwat narodowy. Jest to jedno z niewielu miejsc w USA, gdzie można zobaczyć pierwotną prerię. I pewnie pieski preriowe.
Fakt 10. Najwyższą temperaturę w historii stanu Kansas odnotowano 24 lipca 1936 roku w Alton. Temperatura wynosiła 49,4 stopnia Celsjusza. Fakt 11. Najniższą temperaturę w historii stanu Kansas odnotowano 13 lutego 1905 roku w Lebanon. Minus 40 stopni Celsjusza. No te dwa fakty to takie naciągane troszeczkę, ale są. 12. fakt. Amelia Earhart, czy kurnia jakoś tak? Pierwsza kobieta, która przeleciała nad Oceanem Atlantyckim, urodziła się w Atchison w Kansas. Aha, ja już myślałem, że tutaj w Kansas jest Ocean Atlantycki. Dlatego się zaciąłem. Se myślę, co oni mi tu piszą za jakieś dziwne rzeczy. A tu chodzi o to, że pierwsza kobieta, która ten ocean przeleciała, pochodziła z Kansas. Okej, okay, szanujemy to. Następny fakt. I to już jest fakt 13. Kansas jest częścią tak zwanej Alei Tornad. Aha, to już wiemy, dlaczego te billboardy są takie połamane. Co oznacza, że w stanie tym często występują tornada. Dlatego te niektóre billboardy tutaj są takie, jakie są. Tu akurat chyba nie występuje te pasmo tornad. Tutaj, jak na złość, są dobre billboardy. Fakt 14. Uniwersytet Kansas, założony w 1865 roku. Uniwersytet Kansas. Ała! Widzieliście, jak mnie zaatakował? No słuchajcie, to tak nie da się prowadzić i czytać, bo to po prostu, no, to się nie uda. Jest jednym z najstarszych uniwersytetów w regionie, czyli ten Uniwersytet Kansas. Okej. Okay. W sensie Uniwersytet Kansas, który jest w Kansas, żeby była klarowność. On tak się po prostu nazywa. Uniwersytet Kansas. Motto stanu. Ad astra per aspera. W języku łacińskim oznacza do gwiazd przez trudy. Koniec. Koniec faktów o Kansas. Kansas graniczy z 4 stanami. Na północy z Nebraską. Na wschodzie z Missouri. Na południu z Oklahomą i na zachodzie z Koloradą. Powiedzcie mi teraz, czego wy nie rozumiecie. No i taki to sobie jest stan Kansas. Banshee, witamy w podwójnej obsadzie. Bardzo mi miło, thank you very much. Witam nowego patrona kanału i to od razu w podwójnej obsadzie. Jesteśmy w hajsie, moi drodzy. Tutaj jest miejscowość Hajs. W sensie do hajsów dojeżdżamy. Nie jeden do hajsów nigdy nie doszedł, a my po prostu na pełnym kicie wjechaliśmy w te hajsy. Tutaj jest hajs. A więc, moi drodzy, no bardzo szybko przejedziemy w ogóle ten odcinek trasy. Ja z tego Garden City postaram się wybrać coś jakiegoś tak, żeby, no nie wiem, zrobić te dwa odcinki trasy jeszcze dzisiaj. Chociaż miałbym slalomem pojechać, no to coś sobie wykombinujemy. Co? Wujek jest pierwszy raz smutny z powodu braku słoneczników. Co za paradoks, prawda? No właśnie. Co za... Tego byście się nie spodziewali. Od mojej strony. No niestety, tak jest. Tam jakaś wieża ciśnień z napisem Hajs. Odkryto miasto Hajs. Tutaj tak jeżdżąc po Kansas, to tak niejednokrotnie wspomina mi się Ring and Roll. Ale tam był stan Kalifornia. A tutaj jest stan Kansas. Też na K, ale
No nie wiedzieć czemu, tak mi się to po prostu kojarzy. Zobaczcie sobie kolejne duże, otwarte przestrzenie, na których no po prostu, no tutaj nawet drzewa nie ma, nie? Znaczy są drzewa, ale gdzieś tam daleko, daleko od drogi. Nie to co w Polsce, gdzie drzewa lubią rosnąć przy drodze. O, tradycyjnie w niedzielę chrypka na Anioł Pański. Ale to nie, to nie jest taka chrypa, tylko to jest to, że po prostu jeszcze, wiesz, struny głosowe mi się nie nastroiły. 9 zł 52 grosze. Dzień dobry, czy są panu znane kobiety o imieniach Anetka, Bożenka i Marylka? Według naszych ustaleń te trzy kobiety wyrwały wszystkie słoneczniki w naszym stanie, bo podobno pan ich nie lubi. Proszę o złożenie wyjaśnień. Na mieście się mówi, że są aniołki Charlie'ego i są aniołki Bohuna. I te trzy kobiety to, że niby podobno są moje aniołki. Słuchajcie, ja wam powiem coś takiego. Nie słuchajcie tego, co mówią na mieście. Natomiast jak gubernator mówi, że te trzy kobiety tutaj powyrywały słoneczniki, no to faktycznie to są moje aniołki. I to by się tutaj potwierdziło. Faktycznie może coś w tym być. One po prostu wiedzą, że ja słoneczników jakoś tak nie za bardzo. One tutaj były przede mną i powyrywały te słoneczniki. Może coś w tym być. Chyba słuchajcie, że to co tutaj rośnie, to są słoneczniki, tylko z tym, że one są jeszcze, wiecie, niedojrzałe. W sensie, że dopiero rosną. Sprawdźmy te słoneczniki. Przecież zaciągnąłem hamulec. Halo? Co jest? Hamulec mnie nie zaprądził? Czemu? Dobra, zobaczmy to. Moi drodzy, powiedzcie mi, czy to wam wygląda na słoneczniki? Czy to mogą być słoneczniki? Chyba Rachel nie. Mi też się wydaje, że to jest kukurydza. Czy tylko ja myślę, że to jest kukurydza? Kukurydza, co? No właśnie. Nie wygląda jak słoneczniki. Wielu z was pisze, że to jest kukurydza. No i mi też się wydaje, że to jest kukurydza. Ja myślałem, że może to są te słoneczniki, tylko że one dopiero, wiecie, rosną do tego kwiata, nie? Ale no nie. No mi też się wydaje, że to są słoneczniki. Kukurydzę. Także no nie, to nie są słoneczniki. No ale warku mi hamulec ręczny nie prądzi. A to ciekawe. A już wiem czemu. Bo ja sobie przepisałem hamulec ręczny z lewarka w amerykańskich ciężarówkach na ten, który mam na grzybkach. A no właśnie. Bo ja tutaj na ASP mam takie same grzybki jak tam, czyli ten czerwony i żółty, tylko już troszeczkę przetarte. No ale mam. Zapomniałem sobie, że zrobiłem to ostatnio. Kartofle. Co za chłop. Ty się chyba nigdy kartofli nie widział, jak rosną w polu. Nie, no to zdecydowanie jest kukurydza. Zdecydowanie. Nie ma słoneczników. W stanie słoneczników. I kolejny zdewastowany, słuchajcie, znak, billboard, cokolwiek. Wydawca Real Farm. 9 zł 52 grosze. Zapraszamy serdecznie do Real Farmaceutyczny. Tylko w naszej grze prawdziwie realistyczne słoneczniki w ilościach hurtowych. Jak zwykle inne studia nie potrafią nam dorównać. W ogóle nas to nie dziwi. Zapraszamy do Real Farmaceutyczny. Jak ten tipli to przeczytał? Jaki farmaceutyczny? Gdzie tam jest napisane farmaceutyczny?
Panie producentu Real farmaceutyczne, cały problem chodzi... Znaczy, cały problem polega na tym, że wy czegoś nie rozumiecie. Nikt z wami nie chce konkurować, bo nie da się konkurować z kimś, kto jest na ostatnim miejscu. W sensie to jest bez sensu, rywalizować o ostatnie miejsce. Nie wiem, czy wy o tym wiecie. Jeżeli nie, to już wiecie. W sensie to jest bez sensu, żeby rywalizować o ostatnią pozycję w całym maratonie. To po prostu nie ma sensu. Może dlatego. No. Real farmaceutyczny. Imponujące. Naprawdę. Ja myślałem, że tylko Google szaleje. Ja wam mówię. Faktycznie, to może być na fakcie. Elon Musk może mieć rację. Sztuczna inteligencja kiedyś nas zgładzi. Widzieliście ten billboard? Czy wyście to widzieli? Czekajcie. Chociaż ta kamera może mi tam już nie zafrunąć, ale zobaczymy. Może zafrunie. Może nie zafrunąć, bo ta kamera ma kaganiec. Ale może zafrunie. Jeszcze tylko troszeczkę. Nie zafrunęła. No co za kamera. Ach, dobra, halt. Stop. Z tej kamery teraz. Co powiecie? Co powiecie? Proszę to skomentować. Mi już słów brakuje. Co powiecie? Tutaj ciężarówki oversize, moi drodzy, te słoneczniki przewożą. Ja się pytam, gdzie kurwa? Gdzie? Gdzie są te wszystkie słoneczniki? Ja się pytam. Co powiecie? Brak słów. Ale okej, okay. Tylko że gdzie one są? Okej, okay. Dobra. Nie było tematu. Jedziemy dalej. Może jeszcze gdzieś się napotoczą. Może jeszcze gdzieś je spotkamy. Może gdzieś będą. I jeszcze jedna rzecz. Ja dzisiaj jeszcze na tym live'ie będę chciał przejechać się po tym stanie w nocy. Dlaczego? Bo jedziemy już na patchu 1.49, czy też na aktualizacji. No i chcę zobaczyć niebo w nocy już na oficjalnym 1.49, nie? Czy coś się zmieniło? Czy niebo będzie ładniejsze od tego, co było w Open Becie, i czy to, co było w 1.48, czy do 1.48? Trzymaj się prawej strony. Zjedź w prawo. Już po żniwach. Aha, czyli że co? Że zebrali cały słonecznik, tak? Aha. No. Można i tak to tłumaczyć. Masakra. Chyba jednak chrypa mnie znowuż dorwie tak na całego. Bo coś tam czuję, że mnie w gardziołko szkrobie. A może dlatego dzisiaj, słuchajcie, też, no może nie będę siedział, Bóg wie jak długo, tylko tak, ja wiem, max do 15. Dać odpocząć też tym strunom głosowym. O!
to też jest taka zmiana temperatur. Ciepło, zimno, ciepło, zimno, ciepło, zimno. Człowiek się nabiega, tym bardziej, że ja dużo jestem na zewnątrz, więc wchodzę z ciepłego do zimnego. Tutaj ogrzewanie, tutaj klimatyzacja, tutaj na podwórku też raz ciepło, raz zimno. No i tak to jest. Człowiek poddycha też troszeczkę ustami, a nie nosem. No i no jest jak jest. Trzymaj się lewej. Gdzie jest ten zjazd? Tu? Następnie skręć w lewo. Wszystkie te domki, wszystkie te takie niskie budowle, to wszystko po prostu wygląda, jakby to stało na jakiejś takiej makiecie. Ta mapa tak, taka jest makietowa po prostu. To jest niesamowite, jak tu jest płasko. Popatrzcie, kamera przy ziemi. Normalnie jakby ktoś walcem przejechał. Niewyżyty Władzio. 9 zł 52. Patrzcie, kamera przy ziemi i widać tam te budynki. Gdzie? W aucie. Cię? Eje. Będę brał cię? W aucie? Aha. To taka piosenka, nie? Coś mi się o uszy kiedyś odbiło. Słuchajcie, zobaczcie sobie to. Zobaczcie sobie. Jeszcze niżej dam tą kamerę. No już niżej się nie da. Jest tutaj super mega płasko. Ja nie wiem, ale... Nie wiem, może ja się mylę. Może po prostu ja źle na to patrzę. Być może nawet... krzywdząco teraz się wypowiem. Ale uprzedzam, że wynika to z mojej niewiedzy. Ale mi się tak też wydaje, że mapy tego typu tworzy się w tydzień, dwa. No bo tak, robisz tylko właściwie siatkę dróg, która tutaj przypomina szachownicę. I nie musisz bawić się, wiesz, tym poziomowaniem terenu. Że jak łączysz drogi, to żeby nagle nie wyszedł ci taki uskok, bo tutaj ta droga wychodzi ci tak, a tutaj ta tak, nie? I że nagle musisz to połączyć. I że musisz, no nie wiem, teraz poziomować, byleby nie gwałtownie, no kawał mapy, żeby to nie wyszło ujowo, nie? Nie wiem, albo to jakieś skrypty automatycznie robią w tym całym tym, no, edytorze mapy, czy co? Czy studio STS Software ma do tego jakieś skrypty? Tak no, całkowicie płasko, no. Tutaj dopiero jedziemy pod górkę. O, mini górka przed nami. Mini górka. Całe Kansas moglibyście przejechać na, słuchajcie, rowerze. Wsiadacie na rower i ten rower po tym płaskim sam wam jedzie. Elektryczna hulajnoga podwoiłaby tutaj swój zasięg, bo ona nie miałaby się na czym pomęczyć. Albo taki elektryczny rower. Po prostu jedziesz po równym i nagle dojeżdżasz z takiego Kansas City do Garden City. Co to jest 429 mil po prostym? My jak jesteśmy nad morzem, to tam oczywiście z pewnymi górkami robimy duże kilometry na rowerach, nie? A tutaj po takim płaskim dałbyś radę, o ile by cię upał nie zabił. U mnie w Opolu teraz śnieg sypie. A u mnie nasypało troszeczkę wczoraj i... No i to jeszcze w nocy. No i tak to trzyma do teraz. W sensie na chodnikach nie ma. Na samochodach tu i ówdzie. Kto nie przepalał samochodu przez weekend, to na samochodach jest trochę śniegu. No i na drzewach. A tak to nie ma.
TVB musisz dopiero chyba dostarczyć te słoneczniki do tego peronskiego Kansasu. Ziorka słoneczników. I dopiero tutaj będą siać te słoneczniki. Znaczy wiecie, no, to nie to, że mi zależy na tych słonecznikach w Kansas, nie? Tylko tak sobie myślę, nie? Że jeżeli coś jest w takie flagowe dla tego stanu, no to nie jest flagowe bez przyczyny, nie? No właśnie. I tutaj, jeżdżąc po tym stanie Kansas, no tej flagi stanu Kansas tak jakoś, no nie widać, nie? Jakieś tam sokoły krążą, orły. Kto wie, może nawet i bieliki. No jest amerykańsko w tej mapie, no jest. Słuchajcie, jeżdżąc tutaj po Kansas, przypominają mi się tereny, które widzę na materiałach Rafała Z. I to jest niezaprzeczalne. Natomiast, no, mapa na pewno tej amerykańskości nie jest pozbyta. Tej amerykańskości jest tutaj bardzo dużo. 9 zł 52 grosze. Rumcajsiku, co się stało z południową Polską do ETS-a? Było tam Brzesko Nowy Sącz, ale nie mogę znaleźć na pierwszy 48. Szajs, ale za to pobrałem sobie Sajlisie. Piękna mapa, Bytom super, Katowice super. Pozdrawiam. Tipli, jak ty to dzisiaj czytasz? On nie napisał szajs, tylko napisał szajse. Otóż nie wiem, co jest z tym projektem. Nie mam pojęcia. Ja też tą mapę tak troszeczkę... No przyznam się szczerze, że ja też o niej troszeczkę zapomniałem, bo miałem zainstalowaną tą mapę, pojeździłem, spodobała mi się, bo naprawdę południowa Polska była ładnie zrobiona. Ale potem tak jakoś... Nie wiem, był kolejny update gry, instalowałem Promoca, Poland Rebuilding, i tak jakoś, tak naturalnie sobie o tym projekcie zapomniałem. I powiem wam szczerze, nie wiem, co jest tym projektem. Nie mam pojęcia. I już jesteśmy na miejscu, w Garden City. Czy jest tutaj Mirek jeszcze? Czy jest tutaj Mirek Baka? Mirek, jeżeli możesz, bo ty masz też takie dosyć dobre spostrzeżenia. Na podstawie tego, co widziałeś w Kansas, u mnie, może też jeszcze u kogoś, jak kogoś podglądałeś jeszcze innego. Co ty sądzisz o tym stanie Kansas? Jakbyś mógł tutaj jedno, dwa zdania napisać. No jest, Mirek. No to jakbyś tak mógł jedno, dwa zdania, bo ty też masz, zauważyłem, bardzo takie słuszne spostrzeżenia. Nekomimi. 9 zł 52 grosze. Podobno w stanie Kansas jest tak płasko, że nawet płaskoziemcy nie dowierzają, że Ziemia może być aż tak płaska. Dobre. Bajka z płaskoziemców. Zawsze w modzie. Zawsze na czasie. Co za chłop. Dobra, wycofamy tam. A w międzyczasie Mirek nam napisze, co on sądzi. O ile coś sądzi. Chyba, że nie ma zdania. A z kamery zewnętrznej se wycofam. A co się będę? No, ale prefaby są fajne. Tego prefabu nie widziałem nigdzie indziej. O? A, chyba się tutaj nie zmieszczę przed tym słupem, coś mi się tak wydaje. Chyba się tu nie zmieszczę przed tym słupem. Chyba przedawkowałem. Że tego bydła nie słychać? Które wiozę? No fakt, nie słychać tego bydła.
nie drze się ani nic. Może w szoku te krowy są. Albo coś takiego. No nie wiem. Tutaj, kto ten słup tutaj postawił? Okej. Okay. Chyba jednak wykręcę. No, za szeroko to sobie wziąłem. Za źle. Okej. Okay. Pa, urwie domek. Ty chyba we mnie nie wierzysz. Oczywiście, że go urwę. Dobra, moi drodzy, na spokojnie, ja se wycofam, kierunki mi się merdają, no. Zamiast w prawo ja kręcę w lewo. Gdzieś tam muszę wycofać. Dlaczego w tych ciężarówkach nie ma jeszcze kamer 360 stopni? Toż to już w każdym SUV-ie są. A w ciężarówkach tutaj nie mają. Chyba coś z tego jednak będzie. Chris Żuk, dzięki za super chat. Moi drodzy, taka jeszcze jedna informacja dla tych, którzy może tego jeszcze nie wiedzą. Chodzi o to, bo to nie jest, że tak powiem, ode mnie zależne. Chodzi o to, że jak na przykład wysyłacie super chat za piątaka, to w tym super czacie za piątaka YouTube urywa wpisy. W sensie o nich nie publikuje. I to nie robią YouTuberzy, tylko to robi YouTube, żebyście byli tego świadomi. Więc na przykład jeżeli dałeś super chat za piątaka i coś tam napisałeś, to tej treści nie będzie, bo YouTube ją nie wyświetla. To już pretensje o to proszę słać do samego YouTube'a, bo my na to nie mamy wpływu, ponieważ to są takie skrypty, algorytmy YouTube'a. To jest sprawa wewnętrzna YouTube'a, nie nasza. Okej, oddajemy ładuneczek. Cyk, i jedziemy dalej. W sensie, no ja jeszcze tam te dwie drogi bym chciał przeciąć, nie? W sensie, słuchajcie, jeszcze chyba czegoś takiego nie miałem, że nawet niechcący robię cały stan w dwa live'y, nie? To chyba czegoś takiego jeszcze nie miałem. To jest chyba pierwszy taki przypadek będzie. Czy Mirek już coś napisał? Jeszcze nie. Idealne miejsce do życia dla płaskoziemców. Kansas. Ale powiem wam, ma swój urok ten Kansas. To nie jest tak, że on jest płaski, to on jest brzydki. Nie, 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 nie. On ma swój urok. Nie. No coś dalej na Kansas. Mamy KS. Orzesz ty. No niestety. Chyba jednak dorobię się jakiegoś przeziębienia albo czegoś. Słuchajcie, no jest tylko to. I to z zewnątrz? Dziwne. Niczego innego tutaj do KS nie widzę. Słabiutko ze zleceń zewnętrznych? Tylko jedno się napatoczyło? Fiu, fiu. Słabo. Snack. 10 zł. Kansas jest bardziej płaskie niż naleśnik i jest to udowodnione naukowo. W 2003 roku geografowie zbadali tę teorię z użyciem cyfrowego modelu naleśnika z restauracji i HOP. Stan Kansas jest jeszcze bardziej płaski niż naleśnik. Kto wpadł w ogóle na pomysł, żeby porównywać płaskość Kansas z naleśnikiem? Kto w ogóle na taki pomysł wpadł? Chyba komuś się nudziło.
Słuchajcie, no nie chcę być inaczej. Stan Kansas tutaj w tych zleceniach ma skrót KS. I tu jest tylko jedno zlecenie. Tylko jedno. Do kolby. Okej, ja je wezmę, ale inaczej to zrobimy. Inaczej to zrobimy, moi drodzy. Skomplikujemy to. Ja wam powiem jak. A to, że ja jestem mistrzem w komplikowaniu rzeczy i spraw, więc nie będę miał z tym trudności, że tak powiem. Moi drodzy, a więc tak. Skomplikuję, a ja muszę naczepę podpiąć. Żeby mieć GPS. Okej, dobra. Podepniemy naczepę i wytyczymy trasę, ale nie tak po prostu. Zrobimy to inaczej. Nieodżałowany Radosław. 9 złotych 52 grosze. Jaki? A wszystko te czarne ołczyi. Gdy bym ja je miał, przez te czarne kałudne oczęta sil z duszę bym dał. Nieodżałowany? Czemu nieodżałowany? To jest chyba tekst jakiejś piosenki Disco Polo, co nie? Chociaż przepraszam, jeżeli uraziłem disco polowców, bo ja nie słucham muzyki disco polo i nie wiem, czy to jest akurat jeszcze gatunek muzyki disco polo. Może już nie. Może to jest jakiś polski pop. No nie wiem. Ja się na tym nie znam. Dobra, podjedziemy sobie na spokojnie. Prefab mi się podoba. Prefaby, te, które widziałem, i ten poprzedni, i ten, podoba mi się. Tu jest naprawdę, słuchajcie, tak pod hodowlę bydła. W sensie, tu jest naprawdę tak farmerowo w tym Kansas, nie? To mi się mega podoba. Słuchajcie, bo to muszę zrobić od razu, zanim podepnę naczepę. Mirek napisał. Pytam się Mirka, ponieważ znam Mirka face to face. Z Mirkiem się spotkałem. Myśmy już nawet niejedne piwko obalili razem. Także, moi drodzy, zdanie Mirosława jest dla mnie ważne. Na ten moment odzorowanie terenu nie mam zastrzeżeń, bo tam po prostu tak jest. No, czyli chłop myśli tak jak ja. Owszem, sieć dróg jest dosyć uboga. Można byłoby jakieś przecinki przez te kwadraty zrobić. To można poprawić. Podejrzewam, że Alex z MHA Proto zrobi. Tak podejrzewam. Na ten moment, to już czytałem, ale jeszcze poniżej. W jakiejś aktualizacji może mają to w planach. Tego nie wiemy. Słoneczników faktycznie brakuje, ale to tylko pierwsze wrażenie na szybko. Całą relację zdam, jak zwiedzę. No mi dużo nie brakuje do zwiedzenia całego Kansas. Wybrano cel podróży. Prefaby są zajebiste, naprawdę, mega mi się podobają. I tutaj warto kupić na ten stan i otworzyć tutaj garaż. I ja tak zrobię. Jak będę grał w kampanii, to tutaj otworzę garaż, kupię ciężarówki i naczepy do przewozu bydła. Bo można, bo już są dostępne. Bo tutaj te naczepy mają sens w tym stanie. Naprawdę ładny jest ten prefab. Czuję się tutaj po prostu taką wiejskość. I te charakterystyczne czerwone stodoły. No właśnie. Silosy, maszyny rolnicze, kolejne stodoły, dom mieszkalny,
baloty. Tak bardzo farmingowo tutaj po prostu jest. To nie wiem, co to jest, ale to są chyba jakieś zbiorniki ciśnieniowe, co nie? Te tutaj. Chyba, że to jest też jakiś silos. Czort to wie. Nie mam pojęcia. No i krowy. Mnóstwo krów. Krowy, krowy, krowy i jeszcze raz krowy. Do przewozu mleka, ewentualnie do przewozu pasz. Nawet naczepy tutaj są dopasowane. O! Jeżeli chodzi o prefaby, to mi się tutaj to podoba. Jerzy. 9 zł 52 grosze. Wujku, mógłbyś coś opowiedzieć o mapie MHA Pro? Nigdzie nie widzę na stronie tego typka żadnego changelogu i nie widzę, co ta mapa dokładnie daje i czy jest kompatybilna z promocem w ETS i reformą w ATS. Nie. Niestety ta mapa nie jest kompatybilna z tym, z promoc Kanada, ponieważ znaczy inaczej. Ja nie znalazłem pliku, który by łączył promoc Kanada z MHA Pro, bo MHA Pro jest projektem pod ETS-a i pod ATS-a. Pod ETS-a MHA Pro w ogóle mnie nie interesuje. Natomiast pod ATS-a już tak. I MHA Pro jest w dwóch wersjach. Jest w wersji płatnej i bezpłatnej. W wersji bezpłatnej to jest po prostu MHA. A jeżeli to jest w wersji płatnej, no to jest MHA Pro. Czym się różni wersja płatna od bezpłatnej? Otóż wersja płatna to dodatkowe miasta i drogi na terenach studia SCS Software. Czyli MHA Pro nie dodaje nowych terenów, w sensie dodatkowe stany, tak jak to robi na przykład Promoc Kanada. Tylko on tuninguje to, co jest w portfolio studia SCS Software. On tam dodaje nowe billboardy, nowe drogi, nowe miasta, ale nie wychodzi poza obszar mapy studia SCS Software, w sensie z DLC, nie? Mapowymi. A zwykła wersja MHA to tylko zmiana tych tekstur, billboardów, bez nowych dróg i bez nowych miast. Coś na takiej zasadzie. I teraz mój porządek świata. Inaczej to sobie pojedziemy. Tędy. Jeszcze inaczej. Resetuj. Do tu. Tędy. Tędy. I tutaj ten krótki kawałek chyba sobie daruję. Pojedziemy stąd do tędy w te pędy. Tak to będzie wyglądało. Tak niechcący się pokomplikowało. W sensie pojedziemy tymi drogami, których jeszcze no nie widziałem, z odrobiną tych dróg, które już widziałem. I które wy też przy okazji widzieliście, jak byliście na nocnym live'ie. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do... Bardzo mnie to cieszy, że na tych pustkowiach jest system GPS. Bardzo mnie to cieszy. I dup tą ciężarówką. I tak używana. To można ją troszeczkę poobijać. Gdzie jest ten wyjazd? Tutaj. Pójdzie do Żyda. Taka poobijana. Trzeci właściciel będzie widział, że ta ciężarówka faktycznie była używana. Ja wam pokażę,
jak powinny wyglądać używane ciężarówki. Co za chłop. Ta ciężarówka teraz faktycznie będzie używana. Ale ona ma totalnie kiepski start. Ona tak jak... Co jest? Hej chłopie, ty nie widzisz, że ją wyjeżdżą. To byś się mógł zatrzymać. No. Co za chłop? Trzymaj się prawej strony, a następnie... Już ta ciężarówka była daleko, jak ja tutaj wjeżdżałem. Więc mogłaby się zatrzymać. Ale się nie zatrzymała. Słuchajcie, musi być kogoś wina. No chyba nie moja. No właśnie. Ale urwał. Ale to było dobre. Tak, tak, wiem. Moja wina. Ja mu wymusiłem. Wiecie co? Chciałem zrobić tutaj też nockę, ale... Tak się zastanawiam, że chyba jeszcze nie teraz, co? I nie wiem kiedy, bo wytyczyłem nowe tereny mapy. Roztrzęsiony, rozedrzgany Błażej. 9 zł 52 grosze. Wujku, po co człowiekowi są brwi? Jakie one mają funkcje i po co to w ogóle zostało wynalezione? Co o nich sądzisz? Dla mnie to trochę bez sensu, że one są. Porozmawiamy o tym? Słuchaj, gdybym ja był Bogiem, to mógłbyś do mnie kierować takie pytania, ale to nie ja nas wyrzeźbiłem. Także wiesz, długie żółte, jakby coś. Nie róbcie tego w domu. Ale ja ci tego nie powiem, po co są brwi, bo nie ja nas wykreowałem. Zawsze można zapytać wujka Google'a. Po co są brwi? Jak podaje tanie soczewki kontaktowe, sklep SOCZEWK i 365. Podstawową funkcją brwi jest ochrona oczu przed kurzem i zanieczyszczeniami. Włoski na łuku brwiowym mają również za zadanie chronić oko przed promieniowaniem ultrafioletowym. Znaczy, w sensie, wiesz, ja bym powiedział, że do tego służą rzęsy, a nie brwi. Gdzie? Jak mi brwi zabezpieczają oko przed kurzem? Jak? W jaki sposób? Znaczy rzęsy, ale brwi? I ta chamska reklama sklepu internetowego z soczewkami. Google, kto ci pozwolił? Kto? Hashtag niesponsorowane. I wiesz, do czego służą brwi? Właśnie do tego. No. Chociaż ja bym to podpiął pod rzęsy, a nie brwi. No ale niech im będzie. Roztrzęsiony, rozedrzgany Błażej. 9 zł 52 grosze. Nie zgadzam się z twoją odpowiedzią. Skoro sobie ich nie wygoliłeś do zera, to znaczy, że z jakiegoś powodu uznałeś, że są ci one do czegoś potrzebne. No więc pytam, wujaszku, do czego? Co z nimi robisz, kiedy nie patrzymy? Jaki chłop! Tobie chyba się nudzi na tych pustkowiach, co? Chyba ci się nudzi. Słuchaj, to jest dekor. To jest dekor. Umówmy się, okej? Okay? To robi tutaj za dekor. Po prostu bardziej chujowo bym wyglądał bez rzęsów. Więc skoro wszyscy mają, no to, że tak powiem, w ramach solidarności też se noszę. No i tyle. Bo ja nie uważam, żeby rzęsy mnie chroniły przed, nie wiem, zakurzeniem oczu. Raczej do tego służą brwi, ale to według mnie. No, wiadomo. Co za chłop. No to naprawdę, słuchajcie, podobne pytania mogą wpaść wam do głowy, jeżdżąc po Kansas, po tych terenach tutaj, które widzicie.
Tak też właśnie myślałem, że jest mi tutaj coś za głośno. Wariaty. Całe życie z wariatami. Jak babcię kocham. Chyba trochę za szybko jadę. Tak 55 to jest 55 mil na godzinę, to jest taka moja prędkość. Wszak nie możemy przeoczyć tych pięknych widoków. Nie możemy przegapić tych tutaj jakżeż pięknych równin. I księżyc jest! Je, ciekawe kiedy go dodali. Księżyc! Niesamowite. Nad stanem Kansas już jest księżyc. Jaki ładny. W pełni. Nic, tylko wejść do księżyca z zachwytu. W końcu go widać. Chcieli ta Tomota. Wśród wszystkich jachceców do studia SCS Software wy najbardziej chcieliście księżyc. Więc macie. Brwi dodają charakter jakiś tam. Serio? Myślę, że brwi są po to, by pot czy woda nie spływała do oczu. O, i tutaj z tym bym się jak najbardziej zgodził. Jak masz zapocone czoło, faktycznie chłoną to, nie? Czy też zatrzymują. Takie daszki nad oczami. O, to tak. Także tutaj bardziej by mnie pani Jagla przekonała do tego argumentu, aniżeli Google. Jaka u mnie jest pogoda? Na zewnątrz jest 1,2 stopnia i świeci, z tego co widzę, słoneczko. Najciekawsze, że kobiety coraz częściej nie golą brwi, ale je upiększają i czasem to lepiej wygląda. Właśnie, przecież tutaj nie ma żadnego miasteczka. Chyba, że takie jakieś przelotowe tutaj gdzieś będzie leżało. Takie jakieś malutkie, takie, wiecie, coś na zasadzie Anastazja, jeden domek, Papciach, jedna stodoła. 9 zł 52 grosze. Kocham cię, o Boże, szaleję za tobą. Wprawiasz mnie w zachwyt, gęsią skórkę mam jak cię słucham. Jesteś moim ideałem, najpiękniejszy jesteś. Kocham cię, twój głos dociera do najgłębszych miejsc we mnie. Jesteś seksowny. Trzymaj się lewej strony, a następnie... Że wam się to jeszcze nie znudziło. Naprawdę. No, szacun. Naprawdę szacun. Jestem ciekawy, czy ta osoba, nie, czy ta coś, dziewczyna, kobieta, potwierdziłaby te słowa, jakby spotkała mnie tak face to face. Czy by mi to tak powiedziała prosto w oczy. A teraz biednego mnie będą zawstydzać. A jakby mnie zobaczyła w realu, to by uciekła. Na drzewo. Pewnie. Jakby zobaczyła ten mój zarost, te moje PKS-y, te moje plus 15 kilo nadwagi, no? W sensie, no może nie mam wielkiego brzucha jeszcze takiego bębna, no ale widać te 15 plus. No i co ja mam teraz zrobić? Robimy noc? Czy nie robimy noc? Moi drodzy, dajcie mi tutaj znać na czat, czy na tej nowej trasie chcecie, abyśmy pojechali w nocy, czy mam zrobić dzień. Pierwsze trzy głosy noc albo pierwsze trzy głosy dzień wygrywają. Noc po raz pierwszy, noc po raz drugi, noc po raz trzeci. Robimy noc.
Tylko pamiętajcie, to są nowe tereny. W sensie niczego nowego tutaj pewnie i tak nie zobaczymy. Tylko równiny. I przetestujemy teraz. Pytanie jeszcze tylko, czy ja to mam nadal włączone. To było w rozgrywce. Automatyczne światła. Jest. To zobaczcie, w wersji open beta to było nieprzetłumaczone, a teraz już jest przetłumaczone. Anastazja automatyczne Fabka. Światła drogowe. 9 złotych 52 grosze. Nie chowaj się tak, no chodź do mnie malutki maluszku misiaczku, pokaż mi się. Kto? Jaki misiaczek? Malutki maluszku. Ja pierdzielę. Masakra. Cię nie pokażę już do końca live. Tak to się zakończy. I na wagę mnie jeszcze ściągają. Słuchajcie, włączymy długie światła i sprawdzimy. Znaczy no w open, Jezus, w open becie. No tak, dobrze gadam, w open becie, no te światła się sprawdziły. Zobaczymy, czy tutaj się sprawdzą. W sensie, czemu nie? Biednego mnie na wagę ściągają, no, w ten deszcz. Przeliczam trasę. No ale tutaj już powinno się przełączyć. Bo widzą takie światło. Dobra. Przynajmniej w moim samochodzie automatyka tych świateł działa tak, że jak wykryją światło uliczne, no to się też przełączają, nie? No a tutaj ni huhu. Ale teraz zobaczcie, nie. Teraz się przełączyły. Teraz się przełączyły. No dobra. Coś tam się stanęło. Tak troszeczkę leniwie. O, przełączają się. Teraz na krótkie, znaczy, no tak na moment zapłysnęły długimi i wróciły do światła mijania. Działają. Działają automatyczne światła. Tam jednak też na tej wadze zadziałały, tylko tak troszeczkę leniwie. Tak jakby były, wiecie, jakby ten skrypt dopiero musiał się obudzić. Ja też mam ten system świateł automatycznych w moim samochodzie, tylko z tym, że jak wjeżdżam do miasta, a nawet nic z nadprzeciwka nie jedzie, to one się wyłączają, nie? A tutaj tak różnie z tym bywa. Na pewno się wyłączą, jak wykryją pojazd. No ale na światło uliczne już nie działają. Albo działają dyskusyjnie. No okej, okay. Szanujemy to. Tu na przykład są światełka nisko, nie? Od zabudowań i nie zadziałały. Zignorowały te światła. No okej. Okay. W sensie okej okay i nie okej. Okay. Pokaż twarz. Moja twarz brzmi znajomo. Kamerka zniknęła. Wiecie dlaczego? Jestem tutaj napasztowany. Napasztetowany tutaj jestem. Kamerka celowo została zniknięta. Te automaty IRL często przełączają się za późno, oślepiając tych z naprzeciwka. Kamil go, nie wiem, może to, co mówisz, ma prawdę, jest racją, ale
U mnie w samochodzie to działa naprawdę dobrze. Przecież najlepsze by były te światła tak zwane matrycowe, nie? Matrixy tak zwane, tak na nie wołają. Tam masz absolutną pewność, że nikogo nie oślepisz. Chociaż to też nie do końca jest prawda, bo na łuku jednak tak. Na sekundkę, ale tak. Bo to jest klosz, który w swoim snopie światła ma wycięte oświetlenie na sąsiedni pas. Ale jak jedziesz w łuku, to jednak ten snop światła na łuku dopadnie tego kierowcy. Internet Explorer. 9 zł 52 grosze. Cześć wujku, bardzo atrakcyjny jest ten kibel, super go zrobili. No i atrakcyjna trasa aż do zmierzchu i wieczora. Teraz tylko czekamy na Kraków. Jest może szansa, że pokażesz jeszcze w ten weekend przedpremierowo Kansas? A co ja właśnie robię? W sensie... Co do kibelka i akcentu do Simraila, zgadzam się z tobą absolutnie. Ale co do Kansas, ja go właściwie teraz przy drugim spotkaniu przedpremierowym, ja go właściwie całego zrobię. No może nie w 100%, ale w większości. Posiedzę z wami jeszcze gdzieś około godziny ze względu na mój głos i ja zrobię cały ten Kansas prawie. To, czego nie pokażę, niech będzie nutką enigmy, że to nie zostało odkryte. Sami sobie odkryjecie. Aczkolwiek jakoś specjalnie długo i dużo nie będziecie podróżować, żeby to wszystko odkryć. Zajedzie mi? No oczywiście, że tak. O, ten trafik tutaj czasami jest totalnie bezmyślny. Na wielkie szczęście przewidziałem jego bezmyślność. No dobra. Mamy samolot, który leci po niebie. Czy widać gwiazdy? Bardziej niż zazwyczaj. Podoba mi się to. Księżyc jak księżyc. Wiadomo, 1,49 księżyc jest. Ale co mi się podoba na tym skyboxie teraz? Przyjrzyjcie się. To nie jest tylko to, że ten księżyc po prostu sobie tam jest. Ale to jest też to, że ten księżyc ma taką poświatę wokół siebie. Czyli ten efekt rozświetlenia tego księżyca, nie? To widać wyraźnie. Widać? Nie wiem, jak to na YouTubie widać, ale ja to widzę wyraźnie. No i ten szlak, który tak leci tutaj po ukosie. Takie... Wiecie, takie... Taki lampas, ja bym powiedział. Bardzo ładnie to wygląda. Wirtualny tracker. 9 zł 52 grosze. A spróbuj wujku kamerą zero polecieć na ten księżyc, może się uda i wylądujemy twarz ze łzami radości. Zobacz sobie, jak ja odleciałem daleko od lądu, że już nawet mapy nie widać. Słuchaj, tutaj na księżyc leci się tak, jak kurwa w Starfieldzie. W sensie, planety tutaj nie istnieją. W sensie, wiesz o co chodzi. To jest tylko tekstura, która jest rozświetlona i możesz sobie tam lecieć, jak w Starfieldzie, statkiem na jakąś planetę, ale nigdy na tą planetę w taki sposób nie zalecisz, by na niej wylądować.
W sensie, jak chcesz na nią wylądować, klikasz X czy tam R, ląduj i wtedy dopiero po cutscence lądujesz. Ktoś nawet zrobił taka dziewczyna, to była youtuberka, poświęciła kilka godzin, żeby w Starfieldzie dolecieć na planetę. I w momencie, kiedy już się jej wydawało, że jest na tej planecie, to wtedy pokazał się jej taki obraz, że przelatuje przez płaską, jak Kansas, teksturę planety. I tu jest tak samo. Nie dolecisz nawet. Patrz, nic tutaj się nie dzieje. Widzisz? Nie da się dolecieć do tego nieba. Mapa tylko tam się coś przewija, ale nie dolecisz do tego księżyca. Także to se tak nie da, panie Kawranek. Odleciałem tak wysoko, że jak wróciłem do ciężarówki, to mapa na nowo musiała się odświeżyć. Tak byłem wysoko. Nie da się tam dolecieć. Och. Coś mi się wydaje, że jutro nie będę mógł nawet słowa powiedzieć. Tak gardło zadrę. Jedź prosto. No i dobra. Teraz mamy szereg świateł. Czy ten automat się wyłączy? Jedź prosto. No nie. To nie działa dobrze. Automatyczne światła w każdym samochodzie w IRL w tym momencie powinny się wyłączyć. Także tutaj te automaty tylko działają na ciężarówki, które są przed nami i które są za którymi my jesteśmy. O, właśnie tak. No, trochę słabo. One normalnie powinny się wyłączyć w momencie, kiedy ta cała fotokomórka, która tam wyłapuje światło, czy też radar, kiedy tylko jakiekolwiek światło złapie, ona przełącza światła. Tak to powinno normalnie działać. Tutaj tak to niestety nie działa. No niestety. Także trochę lipa. A wiecie, co sobie nawet myślę? Może nawet i dobrze myślę. A może nawet i źle. Nie wiem. Czy tutaj nie został zastąpiony algorytm? Bo wcześniej, jak jechaliśmy na długich, to był algorytm, że ciężarówki z naprzeciwka nam mrugały. Więc ten algorytm mrugania światłami przez ciężarówki z trafiku został wymieniony na algorytm przełączania naszych świateł. Koniec. Zadanie odrobione. I mi się wydaje, że tak się właśnie stanęło się. Że został nadpisany gotowy algorytm. Bo gdyby został stworzony na nowo, potraktowałby również oświetlenie chociażby latarń ulicznych. I wszystko wygląda na to, że chyba mam rację. Chociaż nie potrafię jej sobie udowodnić. Ale takie mam teorie spiskowe. Damian B. Jagla, jesteś jakiś przewrażliwiony. Gdzie ja obraziłem kobiety? Czy lubię glonojady?
Jakieś bardziej kreatywne pytania bym poprosił. Poproszę o kolejny zestaw pytań. Tylko bez przesady. Nie takie jak ten, co miał 1 z 40. Ja bym na ani jedno pytanie tam nie odpowiedział. Jak ten pan Baranowski, nie? No właśnie. No, zaimponował całej Polsce. Zaimponował. To jest to, co ja mówiłem od zawsze. Chcesz zaimponować ludziom? To nie szpanerskimi butami. Nie jakimiś ciuchami. Nie jakąś tam rzeczą. Wiedzą. Zobaczcie sobie. 1 z 10. Ja nawet nie włączam tych kanałów, nie? Ale przez tego jegomościa zwróciłem uwagę z powrotem na ten teleturniej, który w sumie, z tego co się dowiedziałem, trwa od lat 90. podobno. No widzicie. Ja prawie w ogóle nie patrzę na telewizję. Różne memy o gościu chodzą po internecie. Ja sobie tak żartowałem, że chłop chyba przez całe dzieciństwo musiał mieć szlaban na telewizję, na park, na kolegów i na przyosiedlowy trzepak. I siedział przy książkach i to wszystko wkuwał. To jest niemożliwe, żeby mieć taką wiedzę, na takie pytania skomplikowane odpowiadać. Niesamowite po prostu, a zarazem nieziemsko imponujące. Normalnie kosmita. Grzesiek Topik, niekoniecznie, bo automatyczne światła drogowe są opcją do włączenia. Przy wyłączonej nadal pewnie mrugają i trzeba ręcznie wyłączyć. No nie, Grzegorz. Mam to u mnie w samochodzie i wiem, o czym mówię. U mnie to działa tak. Włączam automatyczne światła drogowe i wjeżdżam do miasta i one się po prostu, pomimo tego, że funkcja jest włączona, tym bardziej, że jest włączona, światła długie są wyłączone. U mnie w samochodzie tak jest. Może po prostu Toyoty mają to do perfekcji dopracowane. Może tak to jest. Ale u mnie to działa perfekcyjnie. Wiem, mam to cały czas włączone, o ile u mnie w mieście nie ma sensu tego w ogóle włączać, to jak jadę na Małopolskę, to tam to używam. I jeszcze ani raz nie zdarzyło się, żeby światła długie na automacie się nie wyłączyły, będąc w mieście przy oświetleniu takich z latarń ulicznych, cokolwiek. Jakiekolwiek światło wyłapie, automatycznie przełącza się na zwykłe światła mijania. I będę się o to kłócił z każdym. U mnie tak to działa. Może znajdzie się jeszcze tutaj ktoś z kierowców, który ma samochód z takim systemem i może to potwierdzi. A może i nie. Ja to mam u mnie w Toyocie i działa to kurwa zajebiście. Działa to bezbłędnie i działa to tak, jak wam mówię. Zresztą nie mam żadnego sensu tutaj mówić inaczej. No jest tak, jak wam mówię. Kto ma, ten wie. No i tyle w temacie. Owszem, przełącza się również na takiej zasadzie, jak tutaj w grze. Widzi samochód z naprzeciwka, przełącza. Widzi samochód, który jedzie przed nami, przełącza. Ale reaguje na każde światło zewnętrzne. Na każde jedno. Także, no, może to też zależy od tego, kto ma jaki ten system u siebie w aucie i jak to mu działa. U mnie to działa naprawdę zajebiście perfekcyjnie. Co tutaj jeszcze do mnie? Cały WB nie doczytał, źle zrozumiał. Ale
Ale to, Grzegorz Topik, ale to ja właśnie mówiłem, jak to działa w grze, ale też mówiłem, jak to działa u mnie w samochodzie. Ja ciebie zrozumiałem, o czym ty do mnie mówisz. Tylko z tym, że ja powiedziałem wyraźnie, że tutaj te automatyczne światła nie działają tak, jak powinny, wiesz, w takim samochodzie. To myśmy się tutaj nie dogadali, bo ja powiedziałem wyraźnie o tym, że te światła automatyczne tutaj działają, reagują tylko na trafik, ale nie reagują na takie światła. Rozumiesz? Ja powiedziałem o tych różnicach, jak działa to tu, a jak działa to w IRL. Powiedziałem o tym wyraźnie. Że tutaj to po prostu no nie działa tak jak w IRL, nie? Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. W twoim samochodzie działa to zupełnie inaczej niż w grze. No to przecież ja cały czas wam o tym mówię. No na litość boską. Gdzie ja popełniłem błąd w klarowności? Zresztą mówiłem przecież o tym. Że inaczej to działa tutaj w grze, a inaczej w tym. Już mówiłem o tych różnicach, no. Come on! Nie wiem, może przez tą moją chrypę. Może przez tą moją chrypę inaczej brzmię. Nie wiem, może coś w tym jest. Ale to wam właśnie mówiłem, że inaczej to działa tutaj w grze, a inaczej w samochodzie, nie? Że tutaj to reaguje tylko i wyłącznie na samochody z trafiku. Aczkolwiek kto tam wie, może te pierwsze systemy automatycznych świateł w jakichś samochodach IRL działają na takiej zasadzie, że faktycznie, no nie wiem, działają tylko na mocne światła samochodów z naprzeciwka. A też nie reagują na te światła z zewnątrz, nie? Nie wiem, jak to mam jeszcze wam inaczej powiedzieć. Ja uważam, że wyraziłem się jasno i klarownie. Jeżeli to inaczej odebraliście, no to może to wynika z mojej chrypy albo po prostu z interpretacji tego, co wam mówię. Albo faktycznie nie byłem nad wyraz klarowny. Może faktycznie. Aczkolwiek wydaje mi się, że jednak byłem. Oni się nabijają w balona pewnie. Nie no, panie. Kto jak kto, ale nie Grzegorz. Grzegorz to jest poważny chłop. Kto jak kto, ale nie Grzegorz. Ignaś, 9 zł 52 grosze. Przychodzi Jasio do mamy, mama się pyta Jasiu, jak było w szkole. Jasio odpowiada, że dobrze, wszystko w porządku i idzie odrabiać lekcje i na to mama mówi, że dobrze, a potem wieczorem jedzą kolację i Jasio idzie spać, a rano szkoła. Trzymaj się lewej strony. Okej. Jestem w stanie uwierzyć w tą wersję wydarzeń. Thank you very much. No nie działają, bo oni mają raczej ograniczony skrypt, no i uciekło mi to. Tak szybko, żeście napisali. Czekajcie, muszę sobie przewinąć to. No myszka, budź się ze snu. No nie działają, bo oni mają ograniczony skrypt. Chodziło mi o to, że raczej nie zamienili jednego skryptu na drugi, bo stary skrypt nadal działa po wyłączeniu opcji w grze. Aha, o to ci chodziło. Dobra, spoko. Czyli chodziło ci o to, że skrypt nie jest zamieniony. A sprawdźmy to sobie jeszcze.
Nie to, żebym ci nie wierzył, ale chcę to sprawdzić jeszcze. No bo faktycznie, jeżeli ktoś z tego skryptu nie korzysta, no to może być to sklonowany, ale poprawiony skrypt. Jezus, gdzie to przewijam? Za szeroki pas oddzielający ruch w tą stronę od ruchu w tamtą stronę. To się przekonamy, jak wjedziemy tutaj gdzieś na jakieś takie zwykłe drogi. Autobusiarz. 9 zł 52 grosze. Proponuję, żebyś jak się da zrobił w sobotę o godzinie 12 przedpremierowo DLC Polska w Fernbusie. Fajnie by było, żebyś zrobił trasę Gdańsk, Kraków przez Warszawę, Wrocław, Katowice. Byłoby atrakcyjnie. Autobusiarz, ale to zależy od tego, czy ja od TML-u dostanę klucz licencyjny. No bo to ja mam tą wersję od nich, tą VIP-owską, ale ta wersja VIP-owska działa na takiej zasadzie, że dodatkowe treści odpalają się wtedy, kiedy oni mi prześlą taki specjalny kod. I to nie jest taki kod do produktu, tylko to jest taki specjalny kod do wersji, tam gdzie są te wszystkie wersje beta. W sensie to wszystko zależy od tego, kto jak zabezpiecza sobie te wersje. Na przykład SCS-i to mają tak, że trzeba się przełączyć na wersję beta, taką specjalną, którą się aktywuje kodem. A potem trzeba wpisać jeszcze kod DLC. A TML to ma jeszcze inaczej zrobione. I dopóki ja tego nie otrzymam, no to nie będę mieć Polski, nie? Jak mi prześlą klucz, czy też ten kod, to nie ma sprawy. To na bank będzie. Ale jeżeli mi nie prześlą, no to nie będzie. To wszystko zależy od TML-u w sumie. No ode mnie to zależy tyle, czy ja się z wami w przyszłym tygodniu spotkam, bo szykuje mi się cały czas, znaczy cały czas mi zalega jeden wyjazd i wiem, że muszę to załatwić, ale jeszcze nie wiem kiedy. Może akurat wypadnie na przyszłą sobotę, tego jeszcze nie wiem. Trzymaj się lewej strony. Gdzie my to w ogóle jesteśmy? Moi drodzy, może wystarczy tej nocki, by tutaj cokolwiek widzieć z tej mapy. Czy dalej jest płasko? A co tutaj tak czerwono w logu? A co tutaj tak czerwono w tym logu? Teraz biało.
No tutaj skrypt się czepia jakiegoś logo skąpany. Gdzieś tutaj jakaś sygnatura, jakaś tekstura dotycząca logo kompany na czerwono się wyświetla. No, stety albo i niestety. No, moi drodzy. Także studio SS Software tam musi sobie zwrócić na to uwagę. O, proszę bardzo. Interesujące. O takie mgłę nadwyrężyłem tyldę. O, to mi pasuje. Tylko teraz muszę luftu naplumpać. No, coś tam logo kompany, coś tam się źle wyświetliło. Coś tam jest nie tak z logiem kompany. No pisko, no bo luftu nie ma. To pisko. Pewnie skrypt od świateł sypał błędami. Nie. No właśnie logo kampanii. Logo kampanii. Dobra. Jademy. Strasznie mi się ta ciężarówka zbiera. Ona się zbiera tak, jak samochody z technologią MyHybrid. W sensie z tym ulepszonym systemem start-stop. Ostatnio akurat miałem okazję takim samochodem jechać. Ty wciskasz mu, kurwa, przyspieszenie, a on dopiero reaguje po 2 sekundach. Czy pieron jasne można na miejscu strzelić. Jak to wkurza. Pojeździłem takim samochodem tylko okazyjnie i to no przez kilka godzin. Mnie by to, nie, ja bym się do tego nie potrafił przyzwyczaić. Wyobrażacie sobie coś takiego? Wciskasz pedał przyspieszenia i za każdym razem ten samochód dopiero reaguje po 2 sekundach. To jest nie do przyjęcia. No ale tak jest z tymi samochodami, z tymi technologiami takimi dziwnymi. Po co to jest? Ano, żeby na papierze było, że producent dba o ekologię, żeby nie płacić kar przy sprzedaży każdego takiego samochodu, który przekracza pewne normy. I porobili takie systemy, które bardziej cię wkurwiają, niż ci dają satysfakcję i radość z podróży. Bo jak ja bym miał taki samochód, który mi robi takie coś na co dzień, ja bym się naprawdę musiał bardzo długo do tego przyzwyczajać. I nie wiem, czy w ogóle bym się przyzwyczaił. Otóż niesamowicie mnie to irytowało. To nie dla mnie. Pewnie co niektórzy mają takie samochody i pewnie do tego się już przyzwyczaili. Ja przez te kilka godzin, co jeździłem takim samochodem, zwłaszcza po mieście, po Katowicach. Jechałem z Katowic do Olkusza i z Olkusza do Katowic. To nie dla mnie. Po prostu myślałem, że szlak mnie trafi. Takie jakieś dziwne ustrojstwa. No nie, znaczy do 55 bym chciał. Fansim, siemanoczko, witam i pozdrawiam społeczność kanału WB. Cześć Fansim, witam Ciebie bardzo serdecznie. Oglądałem, a właściwie odsłuchiwałem jako podcast Twoje streamy z SimRaila. To, co tam pokazałeś na tym multiplayerze, o, fajnie to wyglądało. Podobało mi się. No i oczywiście jak najbardziej zgadzam się z Twoim komentarzem do SimRaila.
Także pozdrawiam również Ciebie i społeczeństwo Twojego kanału. Aczkolwiek też zauważyłem, że mamy bardzo dużo wspólnych widzów. Damian B., tutaj bardzo taka długa dyskusja z pani Jaglą. Fasim, jak tam Toyotka? Czy używasz systemów oraz tempomatu aktywnego? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Jeszcze, znaczy, Fasim, ja się do Ciebie odezwę na priv, może wieczorem, może nie zaraz po live, bo zaraz po live, wiesz, będę miał inne sprawy na głowie, ale może wieczorem, jak mi się tak troszeczkę rozluźni, że tak powiem, to się do Ciebie odezwę na priv, wiesz? Albo na Discorda, albo na tym, albo na Messengera, ale chyba raczej na Messengera, tak jak wcześniej się tam kontaktowaliśmy. Także ja Ci tam prześlę kilka rzeczy na Messengera, ale to tak raczej wieczorem, wiesz? Ja jestem mega usatysfakcjonowany. Mateusz Jabłoński, 9 zł 52 grosze. Jeszcze jedna rzecz za świeżej pamięci. Witaj wujku, od wczoraj jestem cięty na młode siksy. Miałem taką powyżej 25 lat, a zachowywała się jak dziecko. Gorzej niż przedszkolak. Swojej duży też do ruchania nie chciała dać, a kaskę chciała mieć. Więc sorry Winetu. Mateusz, ja bym ci tutaj musiał taki wykład moralizujący wyłożyć. Ale nie wiem, czy mam ochotę. Znaczy, w sensie, to nie ja jestem tutaj od wychowywania ludzi. Ludzie w sobie powinni mieć jakieś takie, wiesz, instynkty, że to nie działa tak, że jak ja dziewczynie postawię obiad, to ona da mi dupę. To tak nie działa. Znaczy, to jest takie troszeczkę, wiesz, to kurwa nie jest barter. Ja ci postawię obiad, ty mi dasz dupy. To jest strasznie chujowe podejście, Mateusz. Polecam ci zmienić te podejście. Może wtedy siksy nie będą dawały ci kosza, jak zmienisz te podejście. W sensie, wiesz, my sobie tutaj żartujemy na różne tematy, ale te podejście jest totalnie złe. Ja go nie popieram. I to tak nie działa w życiu realnym. Na pewno nie. Natomiast chyba, że masz jakiś układ z tą dziewczyną, to wtedy tak. Ale jeżeli nie masz układu, a tylko liczysz na to, że jak dziewczynie postawisz kawę w restauracji i ciostko i potem weźmiesz ją jeszcze na jakąś romantyczną kolację, to nie jest to równoznaczne z tym, że zaraz pójdzie z tobą do łóżka i da ci tyłka. To jest takie złe podejście. Co innego, chyba że masz z nią układ, no to wiesz, no ale to wtedy nie nazywamy już tego taką zwykłą relacją. Nie? Nie wiadomo, o co chodzi. Natomiast no ja bym tak nie demonizował tych dziewczyn, bo ja ci już powiedziałem na naszym live'ie. Ja znam mnóstwo wspaniałych dziewczyn. Szkoda, że mogę mieć tylko jedną żonę. Religia mi zakazuje mieć więcej. Chyba, że zmienię religię. Ale nie zamierzam. Nie wyprę się mojego Pana Niebieskiego. Natomiast, wiesz, powiem ci, znam mnóstwo fantastycznych kobiet, które znoszą swoich facetów, totalnych fujar, które kurwa przepijają całą wypłatę, które tłuką, ci faceci oczywiście, tłuką te swoje żony, kiedy tylko napiją się o jedno piwo za dużo. Także ja ci już mówiłem w nocy. Można demonizować kobiety, jeżeli się chce. Ale czy mężczyźni są fajni? No ze swoim własnym podejściem, które tutaj napisałeś, nie wiem czy w formie żartu czy nie, ale ze swoim podejściem, które ty napisałeś, że ja jej postawię obiad, ona nie chce mi dać dupy. Powiedz mi, czy to jest normalne? No moim zdaniem nie. To jest popierdolone.
Ale to moim zdaniem. Jestem Bożenka i dla wujka rzuciłam Zenka. Dziękuję za super czat. Jakby coś, nie mam z Bożenką żadnych układów. Na nic się nie umawialiśmy. Ja nawet nie znam tej kobiety. Jakby coś. Pani Jagla wita się z Fansimem. Witamy. Fansim zawsze jest bardzo mile widzianym gościem na tym kanale. Dobrze o tym wiecie. Ja Fansima bardzo lubię i zawsze o nim mile wspominam. Siema WB. Cześć Ida. Ja znam mnóstwo fantastycznych kobiet. Na przykład żona WB. Ty, Nekomini, tyś się rozpędził. Hamuj, hamulcuj. Naprawdę jest mnóstwo fantastycznych dziewczyn, kobiet. Tylko trzeba się po prostu porozglądać, wiesz. No i też zmienić troszeczkę swoje podejście, nie? Jedź prosto. Może ta dziewczyna, według tego, co ty napisałeś w nocy, może przeczuwała, że ty ją będziesz chciał już klucnąć, nie? I to dla niej może było za szybko, za spontanicznie i za zbyt samczo. Kobiety zazwyczaj są wrażliwe, czego mężczyzna może nie wyczuć, nie? Ale w drugą stronę to też działa. Czasami jest facet niesamowicie wrażliwy. I z takimi ludźmi też trzeba ostrożnie. No to... wiesz... to nie działa na zasadzie barteru, jak u youtuberów. Ja ci dam klucz licencyjny, a ty pokaż moją grę, nie? Ja ci postawię kolację, a ty mi dasz dupę. No nie. To tak po prostu nie działa. To może tak działać, ale zazwyczaj tak nie działa. O, w jakim film, jak w filmie? Ja tu w niczym nie handluję. Ta pani przyszła w tym futrze i w nim wychodzi. Ach, jo. Nie wiem, może ja jestem jakiś staromodny, może jestem staroświecki, może jestem już takim typowym boomerem z iście, takim jakimś może, no nie wiem, już dla większości młodzieży stereotypowym poglądem świata, ale ja zazwyczaj mam coś takiego, że jeżeli ktoś mi pisze takie jakieś dziwne rzeczy o kobietach, czy o teściowych, czy tam jeszcze o jakichś innych takich rzeczach, to ja to znam tylko z opowieści, w sensie albo z memów, albo z kawałów. No tak zazwyczaj to jest, no. W moim przypadku przynajmniej. Znam osobiście dwie takie dziewczyny, które miały facetów i to faceci je skrzywdzili, nie? Te dziewczyny właśnie, te kobiety. Jedź prosto. Tutaj po prostu no, z takim podejściem to trzeba naprawdę bardzo ostrożnie, nie? Kolejna taka typowo rolnicza zabudowa, czyli kolejne, moi drodzy, płaskie tereny. No naprawdę, jakby tutaj przez te Kansas przejechał jeden wielki walec i przewalcował to wszystko. Słoneczników nadal nie widziałem. Ani jednego. Chyba, że były gdzieś na trasie, jak jechaliśmy w nocy. Ale tak, poza tym to nie widziałem ani jednego słonecznika. Nigdzie. Baloty, hodowla bydła, maszyny rolnicze i typowe farmerskie zabudowy. I pod tym kątem Kansas bardzo mi się podoba. Pod tym kątem. Jak najbardziej tak. Typowo amerykańsko-farmerskie zabudowy. Te bardzo popularne, znane nawet z filmów Hollywoodu, czerwone stodoły. O bardzo charakterystycznej konstrukcji. Nie da się ich pomylić z jakąkolwiek inną kulturą oraz nawet miejscem bytu. Tam dopiero coś się buduje.
Może Energylandy tam budują. Dlaczego to mi się tak przypomniało, ta Energylandia? Pamiętam, jak byliśmy w Energylandii i jechaliśmy tam na tym rollercoasterze F1. Tak, to kolejka się zatrzymała, to mieliśmy widok na pola kukurydzy. No bo to tak zostało zrobione. Po prostu na polach. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Tutaj jakiś supermarket. Proszę bardzo. Skręć w lewo. A w tym mieście akurat byliśmy już wczoraj. A dzisiaj nieco inaczej go przecinamy. No ale byliśmy już w tym mieście. I teraz wjeżdżamy na kolejny kawałek. Właściwie ten i ten. Bo ani tu mnie nie było, ani tu mnie nie było. A co za tym idzie też was. Chyba, że oglądaliście jeszcze u kogoś innego. Ale tu nas jeszcze nie było. Może tu będą słoneczniki. Co za paradoks. WB, który nie przepada za słonecznikami, ma ich po dziurki w nosie, szuka słoneczników. Prędzej cmentarz znalazł niż słoneczniki. Ale to tylko dlatego, że Kansas, no na Kansas mówi się stan słoneczników i nic więcej. Cmentarz jest, chociaż jeden, ale jest. Przydałby się jeszcze ratusz i sołtys. Chociaż nie wiem, czy tam są sołtysi, tam raczej jest jakiś tam chyba gubernator, nie? A nie sołtys. Jak można być agresywnym dla drugiej osoby i jak można z taką osobą żyć? Bo kobiety lubią skór... No to też chyba jest takie uogólnione. Znaczy, pani Jaglu, są różne przypadki życiowe. Czasami jest tak, że kobieta siedzi w takim związku, że na przykład mąż ją tłucze, a ona siedzi w takim związku, bo nie ma dokąd pójść. Ani nie ma co ze sobą zrobić. Nie widzi innej drogi niż ta, na której jest. Chociaż ta droga jest z wybojami. Są naprawdę różne tragedie ludzkie. I nie da się ich zdefiniować. Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego tak jest, że kobiety, które żyją na przykład w związku, czasami w konkubinacie, z tyranami, nadal z nimi są. To nie jest też tak, że są z nimi. Jedne są, inne uciekają. Biorą rozwody albo po prostu zrywają kontakt. Natomiast te, które są, powódki są różne. I czasami można tego nie zrozumieć, zwłaszcza jak się po prostu nie zna tych tragedii ludzkich, nie? A uwierz mi, że scenariuszy na ludzkie tragedie jest nieskończona ilość. I są to takie scenariusze, że nawet w twoim najbardziej koszmarnym śnie nie przerobiłeś takiego scenariusza. Tylko że z tym, że to są prawdziwe ludzkie tragedie i niektóre z nich są na tyle indywidualne, że aż trudno w nie uwierzyć, że takie coś się wydarzyło, ale one istnieją. To, że w coś trudno uwierzyć, bądź też coś, czego nie widać, wydawałoby nam się, że skoro nie widzimy, skoro aż trudno w to uwierzyć, to jest niemożliwe, ale no niestety takie rzeczy się dzieją. No i tyle. No i tutaj na tych nowych drogach też tego tutaj, moi drodzy, no nie odkrywamy tutaj niczego innego nowego oprócz rafinerii. Tutaj są szyby naftowe, ropę kopią. Tu jest na razie płasko, ale uwierzcie mi, jak tędy przejedziemy jeszcze raz, to tu będzie drugi Dubaj. Oby. Jajcarz, 9 zł 52 grosze. Mamo, bo ja nie lubię dziadka, krzyczy nagle Jasio przy niedzielnym obiedzie. Na to mama odpowiada, to odstaw na bok i zjedz same ziemniaki. Jajcarz, ty mi tutaj o ziemniakach, a ja właśnie zjadłem cytrynę. I mnie tak troszeczkę powyginało. Jeszcze skubana zdążyła być taka kwaskowata, no. Nie wyparzyła się dobrze w tej herbacie.
Urzekła mnie twoja historia, jajcarz. No cóż, tak czy inaczej, dziękuję za wsparcie kanału. Policaje przywieźcie do miasta. Uważajcie, tutaj misiaki stoją. Jakby coś. Hello, truckers. Uważajcie, tutaj stoją misiaki. Żeby było, że ostrzegłem kolegów w branży. I mamy też ronda w stanie Kansas. To jest chyba pierwsze rondo, które tutaj spotkałem. Ale jest. Trzymaj się. O, tamten budyneczek biały. Podoba mi się. Ktoś się mnie ostatnio pytał, czemu ja włączam kierunkowskaz przy wyjeździe z ronda. Takimi pytaniami też mnie zaskakujecie. Ogólnie każda kobieta jest inna, no ale ogólnie też każdy facet jest inny. Jeden lubi łowić ryby, drugi woli iść na grzyby, trzeci na przykład ma typowo romantyczne podejście do związku, a jeszcze ktoś inny po prostu myśli o zwykłym jebaniu, no i tyle, nie? Bez żadnych sentymentów i że tak powiem, romantyzmów. No i tyle, no. No tacy są ludzie, no. Wszyscy jesteśmy inni. Każdy z nas jest indywidualny i na swój sposób interesujący, nie? Już pomijając te nasze takie czasami bestialskie jakieś tam instynkty, nie? O tym nie mówię oczywiście. Ja miałem w rodzinie taką sytuację, że moja prababcia i uciekło mi to. Kurde, za szybko dzisiaj piszecie. Ja miałem w rodzinie taką sytuację, że moja probabcia, która była w ciąży z dwiema bliźniaczkami i 9-letnim synem, została rzucona przez męża. Gdy myślę o tym człowieku, to mi się już w kieszeni otwiera. No. No też znam taki przypadek, że chłop, któremu urodziło się, znaczy wiecie, no, było małżeństwo, w którym wszystko było okej. Wiecie, no, jedno z tych małżeństw, z których można brać przykład. No i starali się o dziecko. No i przyszła ciąża, prawda, wiadomo, nie wzięła się z nieba. 9 miesięcy później na świat przyszło dziecko, ale dopiero, słuchajcie, po 3 miesiącach zauważyli, że z tym noworodkiem jest coś nie tak. Poszli na jego badania, że on tam na coś nie reaguje, albo reaguje w sposób no nie do końca taki normalny. No i wyszło, że dzieciak jest niepełnosprawny. I chłop tylko i wyłącznie z tego powodu zostawił swoją żonę z tym dzieckiem. Bo go to przeraziło. Bo lekarz powiedział, że gdy to dziecko będzie dorastać z tym swoim autyzmem, ten autyzm będzie po prostu cały czas, znaczy w sensie on nie postawił taką diagnozę, tylko że podejrzenie. Wiadomo, dziecko było za małe, żeby go tak do końca zdiagnozować pod tym kątem. Ale postawił diagnozę i powiedział, że taką wstępną i powiedział, że to będzie postępować. No i że tak mu to już zostanie. I chłop tylko i wyłącznie dlatego zostawił z dnia na dzień swoją żonę, którą tak kochał, i dzieciaka, na którego tak czekał. Po tej diagnozie z dnia na dzień zostawił żonę i dziecko, nie? Michał, 9 zł 52 grosze. Czy SCS Software doda ikonę ust? To będzie oznaczać na przykład restaurację twarz wystawiająca język i puszczająca oko, twarz wystawiająca język i puszczająca oko. Michał, popatrz, co ja mam. Jak to fajnie loto po całej Polsce. Panie, jak to loto, a teraz są silne wiatry, więc loto jeszcze szybciej. Co za chłop, będą się teraz ze mnie śmiać, że nacisnąłem usteczka w cyberpunku. Co za chłopy. Ja wiedziałem, że to nie zostanie bez echa na kanale. Czułem to. Ja się nawet zastanawiałem, czy publikować ten odcinek. A nie, to
To będzie jedna z tych pamiętnych chwil na moim kanale. No dobra. Mogą dać usteczka, ale ja niekoniecznie będę w nie klikał. Co za śmieszki. Masakra. Kto pytał, czemu jak zjeżdża z ronda, to kierunkowskazu, włączasz? Ludzie, nie będę wymieniał po nikach, no miałem takie pytania. Znaczy, miałem też pytania, dlaczego w ATS-ie na czerwonym jadę. No, to rozumiem, że nie każdy może wiedzieć, że na czerwonym świetle można jechać w prawo. Tylko z tym, że tam czerwone światło i tak zobowiązuje do zatrzymania się. Tak jak u nas strzałka zielona. To, że jest strzałka zielona, to nie jest tak, że ty podjeżdżasz do skrzyżowania i na pełnym kicie robisz skręt w prawo, bo masz zieloną strzałkę w prawo. Nie. Ty musisz się zatrzymać. I dopiero potem ruszasz, upewniając się, że nic nie nadjeżdża albo nikt nie idzie. Zielona strzałka się zobowiązuje do zatrzymania się. To jest równoznaczne ze znakiem stop. My tutaj w USA tak samo jest z tym czerwonym światłem. Niby możesz skręcić w prawo na czerwonym, ale musisz się jednak zatrzymać, nie? To jestem jeszcze w stanie tam, wiecie, przymknąć na to oko, bo wielu ludzi może tego nie wiedzieć. Ale pytanie pod tytułem, czemu ja włączam kierunkowskaz przy wyjeździe z ronda, to już troszeczkę mnie zastanawia. Aczkolwiek wiadomo, no też na przykład dzieciaki jakieś mogą pytać i mogą tego nie wiedzieć. Ale z drugiej strony nawet dzieciaki zdają tam na jakieś karty rowerowe czy coś. Raczej się interesują tymi przepisami, nie? Raczej też szkoła uświadamia, nie? Różne rzeczy. Wiecie co, powiem wam tak. Nie wiem, jak dzisiaj ta edukacja wygląda, ale ja pamiętam, jak my w pierwszej klasie szkoły podstawowej zdawaliśmy na... I to cała klasa zdawała. Dziewczęta, my, chłopaki, wszyscy zdawali. Każdy chciał mieć kartę rowerową. Za to jeszcze dostawaliśmy nagrody. Czekolady nam dawali. No to wiadomo, cała klasa szła na kartę rowerową. I to dla nas była zabawa. I wiecie co? Myśmy wiedzieli wszystko to, co było ponad wymagania i standardy karty rowerowej. No. Myśmy po prostu wiedzieli wszystko ponad to. Ale jest jeszcze też inna sprawa. Dzisiejszych czasów. Ja tak zauważyłem po ludziach, których ja przewożę. Na przykład jak jadę z jakąś młodzieżą albo coś. Ja pamiętam, że gdy ja jeździłem z moim tatą, ja go obserwowałem, co on robi za kołem kierownicy. Edukowałem się od niego bez zadawania pytań. Po prostu go obserwowałem. Jak on podjeżdżał na skrzyżowanie, patrzałem, komu on ustępuje tego pierwszeństwa, jak on się zachowuje. I tak po jakimś czasie obserwacji mojego ojca, jak on prowadzi, mi się wydawało, że ja już wszystko o tym wiem. W sensie, wydawało mi się dlatego, że za każdym razem, kiedy tata podjeżdżał do skrzyżowania, do ronda, bądź też spotykały go różne okoliczności na trasie, ja dokładnie wiedziałem, jak tata się zachowa i ja wiedziałem, że ja zachowałbym się tak samo. A mój tata jest zawodowym kierowcą. I ma wszystkie kategorie, na wszystko. Nawet na tramwaje. I powiem wam, że z obserwacji mojego taty, z jego instynktów, znaczy ja ufałem jego instynktom i jego wiedzy. Ja nie zadawałem mu żadnych pytań. Z obserwacji, będąc jeszcze małym chłopcem, nauczyłem się właściwie przepisów ruchu drogowego. A dzisiaj, jak tak patrzę po młodzieży, znaczy no zdarza mi się, że jadę z jakimś kolegą, który ma swojego syna, czy tam nawet jak z moją córką jadę, to ja nie widzę, żeby ktokolwiek na przykład miał takie zachowanie, że obserwuje, co się dzieje na drodze, tylko patrzą się smartfony. Następna strona, następna.
Znaczy, mogę jechać przez całą Polskę. I przez całą Polskę siedzi w tym smartfonie. Mam wyjebane na wszystko. Czy wy rozumiecie, co chcę wam powiedzieć? Nie ma takich instynktów pod tytułem poobserwuję, jak on to robi, nauczę się coś od niego. Tak, na zasadzie takiego swojego własnego, wiecie, nie? A ja też wtedy miałem gierki, pamiętam, miałem wtedy te ruskie jajeczka, też mógłbym grać przez całą podróż z tatą, ale nie. Mnie interesowało, co on robi, kiedy on zmienia biegi, kiedy używa sprzęgła, po co to w ogóle jest, jak on się zachowa na tym skrzyżowaniu, kto tutaj ma pierwszeństwo. Nie zadawając pytań, a tylko zwykłych obserwacji. Jakby mi dali wtedy koło kierownicy i pozwolili jechać, ja bym pojechał. Czy wy rozumiecie, co wam chcę przez to powiedzieć, czy nie? No mam nadzieję, że jesteście inteligentni i wiecie, co wam chcę przez to powiedzieć. Po prostu, no nie widzę dzisiaj takich zachowań, takich, wiecie, a stanę sobie, popodglądam go, co on robi, nauczę się coś od niego, nie zadawając pytań. Tak, wiecie, coś na takiej zasadzie, nie? I to widać nie tylko w tym przypadku, ale w każdej dziedzinie życia takiego po prostu, takiego codziennego. Mama gotowała obiad, poszedłem do kuchni, siadłem sobie i patrzałem, co ona robi. Aha, widziałem, że najpierw obiera warzywa, to. Dobra, już wiem, jak się to robi. Tata obierał ryby. Siedziałem, patrzałem, jak obiera ryby. Dzisiaj nikt mnie tego nie musi uczyć. Po prostu sam od siebie edukowałem się od rodziców, obserwując ich, co robią, pomagając im w różnych rzeczach. Po prostu uczyłem się, można powiedzieć, tylko ich obserwując. Ja dzisiaj nie widzę takich zachowań u młodzieży, nie? Smartfony, laptopy, tablety. Jak coś będę potrzebował wiedzieć, to se w internecie znajdę. Coś na takiej zasadzie. No to tak, w sensie też tak można, no ale to nie działa tak na... w każdym przypadku, nie? O, oczywiście nie wszyscy, nie? Ale w zdecydowanej większości. Tam tak na środku placu sobie po prostu stanę. Jak się mi jeszcze trafi taki malutki odcineczek tutaj gdzieś po, słuchajcie, po Kansas, no to wezmę. Taki na kilka mil. Coś na takiej zasadzie. Zresztą cały te Kansas jest na kilka mil. Damian B. Tak, chema, masturbacja, tego typu sytuacja. Nie wiem, o co chodzi, ale nie wiem, o co chodzi. Znaczy wiem, ale wolę nie wiedzieć. Aktualne oferty pracy firmy. Zobaczmy, może mają tutaj coś takiego na krótki dystans. Co by jeszcze o ten odcinek tutaj w dół zrobić? Od hajsu... Jak to zabrzmiało? Od hajsu. Ale tak się nazywa ta miejscowość. Ja nic na to nie poradzę. Tak, żeby pojechać od hajsu tutaj w dół. Bo tą trasę jeszcze nie przejechałem. O! Mówisz masz. Proszę bardzo. Mamy od Kolby do Dodge City. Akurat przez tą trasę, którą, moi drodzy, przejechaliśmy w nocy, znaczy tą trasę pojechaliśmy, jechaliśmy tak i tutaj do góry, ale w nocy. No teraz zobaczymy sobie to w ciągu dnia. Dlatego mówię, nie przejechałem, bo to było w ciągu nocy. Rozpocznij dostawę. Taka krótka ta naczepka. Ale dobra, niech będzie.
Niech będzie. Podpinamy się i jademy dursz. 14:50, ale ten czas leci szybko. Tak, a jakbyś te 3 godziny siedział w szkole albo w pracy, to by ci się dłużyło, jakby to było 6 godzin. No niestety, ale tak jest. Okej, ruszajmy. Gdzie ta naczepa? Kurwa, gdzieś tam całkiem z tyłu. Aha, bo to jest... Aha, dobra. Dobra, bo tutaj jest tak o zakręt, tak o literę L. Otworzymy sobie okienko. W sensie nie muszę na trackerze, ale słuchajcie. Pełna improwizacja. Jak jest, to niech się tym chłop pobawi. Podpięte. Jedziemy. Moi drodzy, nie wiem, czy tutaj analizować mapę, ale tak, dla tradycji ją pokażę. W sumie ten odcinek już znamy. Po prostu polecimy sobie z kolby na hajs. Naprawdę to śmiesznie brzmi. I z hajsu, albo z hajsem, pojedziemy do Dodge City. I właściwie, no tyle Kansasu w te dwa live'y będzie ogarnięte. Gdzie niektóre drogi zrobiłem, można powiedzieć, podwójnie, a nawet i potrójnie. No, cały ten stan jest bardzo mały. Bardzo mały. Tu po Kansas będą chcieli zrobić Nebraskę i wydawałoby się, że Dakoty, ale nie. Jak zrobią Nebraskę, to zejdą do tu i zrobią Arkansas. Tu jest Kansas, a tu jest Arkansas. Jeszcze mniejsze niż Kansas. Będzie wesoło. Ogarniemy to w jednego live'a. No ja liczę na to, że chociaż nie, ja tak patrzę na Dakotę i północną i południową, to jest tak plus minus wielkość Kansas. Więc nie wierzę w to, że zrobią dwie Dakoty razem. Raczej zrobią tą Dakotę osobno, czyli północną i południową zrobią osobno. Rachel, tak to raczej będzie. Ba, ja nawet tego jestem pewny, że nie będzie jednego DLC z Dakotami. No chyba, że mnie pozytywnie zaskoczą. Ale wiecie co? Ja tutaj zadziałam na takiej zasadzie, jak działam wobec was. Wolę wam nie obiecywać, a mile was zaskoczyć. Więc ja też sobie od strony studia SCS Software nie będę obiecywał, a jak zrobią dwie Dakoty w jednym DLC, no to będę mile zaskoczony. Aczkolwiek po prostu w to najwyraźniej na świecie nie wierzę. Pomimo tego, że jestem optymistą. To jednak w to nie wierzę. Niech mi to udowodnią. Ja ich sprowokuję do tego, żeby mi to udowodnili. Tak patrzę na super chat, wszystko mam poogarniane. Okej. Okay. Poczystany powinni dawać, a nie tak dobijać, doić hajs. Wiesz co... powiem ci tak, i się z tobą zgadzam, ale też z drugiej strony nawet odnosząc się do moich oczekiwań, no to jest ich chleb. Oni z tego żyją, nie? Oni z tego żyją. I oni w ten sposób po prostu utrzymują studio. Także z jednej strony, od strony gracza, nie? Też bym tak chciał. Niech po 3 stany dawają. Ale z drugiej strony, gdzieś tam z tyłu głowy, może nie to, że jakiś głos rozsądku, tylko
głos zrozumienia pozycji studia, że oni z tego żyją. To jest ich chleb, to jest ich praca. Oni muszą na tym zarabiać i oni muszą dbać o swój interes. No i tak to niestety wygląda. Także tutaj muszę ich chociaż troszeczkę, odrobinę obronić, nawet stając w tym w opozycji do mojego własnego, że tak powiem, ja chcę co. No niestety. Tu jest jeden wielki farming. Tu jest jeden wielki farming symulator. Tam nawet, słuchajcie, co się z czymś takim ja jeszcze nie spotkałem. Tam po prostu na polach, tutaj są pola tak duże, że gdzieś tam po prostu na środku polu, czy też w środku pola są silosy, nie? Zbożowe. No w Europie raczej takich widoków nie ma, że po prostu w polu stoi silos zbożowy. No tutaj w USA oni mają potężne areały, więc nawet to nie powinno być dziwne. Felietonista. 9 zł 52 grosze. SCS ma sposób na to, żeby sobie zrobić ekstra kasę dla siebie i to ku uciesze graczy. Przypominam, że od półtora roku w szufladzie leży piękne DLC, bo sobie coś ubzdurali. Ale nie, lepiej robić doić na mikroskopijnych stanach. Znaczy, ty mówisz o sercu Rosji? Bo sobie coś ubzdurali? Przygotuj się do skrętu w lewo. Ale ty chyba sobie w tym momencie żartujesz, co? Czy ty tak poważnie? Jak to sobie ubzdurali? Znaczy, co ty chcesz mi powiedzieć, że ubzdurali sobie skręć w lewo. Akcje na Ukrainie, czy jak? Słuchajcie, mają taką politykę i takie stanowisko, że nie zgadzają z tym, co się stało, w związku z tym nie wypuszczają DLC Rosji. I powiem wam szczerze, że ja mam też do tego mieszane uczucia. Natomiast wydaje mi się też, że trzeba uszanować te ich stanowisko. Tak jak firmy, które wycofywały się z Rosji, prawda? Pod różnymi naciskami, czy też jak już nie politycznych, jak już nie biznesowych, to nawet pod naciskami społeczeństwa. Bo były takie firmy, które nadal, pomimo polityki takiej, jaka jest i sytuacji na świecie taka, jaka jest, to jednak dalej tam były, bo doiły kasę. I im więcej firm się zarabiało, tym więcej oni zarabiali, bo tamtych firm już nie było. Ale pod naciskiem społeczeństwa i bojkotu tych firm w krajach Europy. Pod tym naciskiem oni się wycofali z Rosji. Nie pod naciskiem polityki, nie pod naciskiem agresji Rosji na Ukrainę. Nie pod tym, tylko pod naciskiem społeczeństwa. I tutaj zobacz sobie, jaką siłę ma moralność społeczeństwa. I studio też ma taką moralność. I siła moralności studia, że nie chcą wypuszczać dodatku mapowego kraju, który dokonał agresji na Ukrainę, dla mnie jest usprawiedliwione. Felietonista. 9 zł 52 grosze. Ale co to zmienia, że oni nie wydadzą DLC Rosja? W jaki sposób to komukolwiek pomoże? Mieli milion sposobów na to, żeby ograć ten temat. Co innego wycofać się z rynku rosyjskiego, a co innego udawać, że kraj nie istnieje. Felietonista, oni nie powiedzieli, że tego dodatku nie wypuszczą, tylko że go wstrzymują. Ale na przykład może przyjść taka sytuacja, że prędzej czy później ta wojna się skończy, prawda? I może być tak, że na przykład dopiero wtedy studio wyda ten dodatek, jak się już ten cały konflikt zakończy. Może być tak, że na przykład studio coś ogłosi w związku z tym. Może być też tak, że na przykład przypuszczam, bo to nikt tego nie powiedział na głos, ani nikt tak nie zapowiedział, że na przykład studio zrobi taką akcję, że wypuszcza ten dodatek i na przykład jako cegiełkę na odbudowę Ukrainy jakieś tam dochody pójdą na ten cel. Może pod tą przykrywką. Na chwilę obecną
moralność studia SCS Software nie pozwala na to, żeby ten dodatek wypuścić. I tu nie chodzi o to, czy to coś zmienia dla ciebie, czy dla nich. Dla nich to są pewne wartości, które my musimy uszanować. To jest tak, jakby na przykład ktoś teraz coś wierzył, a ty byś mu powiedział, słuchaj, musisz zrobić wbrew temu, w co wierzysz. No bo to nic dla mnie nie zmienia. Czy ty w coś wierzysz, boś też szanujesz? Bo ja chcę od ciebie, żebyś ty zrobił to, co ja chcę. I w zasadzie dla mnie to nic nie zmienia. Wiesz, coś na takiej zasadzie. No powiem ci tak. Studio SCS Software nigdy nie powiedziało, że ten dodatek nie zostanie wydany w ogóle. Tylko powiedziało, że nie zostanie wydany teraz. A to jest różnica. Czy on się kiedyś pojawi? Pewnie tak. A może i nie. Ale studio SCS Software wyraźnie dało swoje stanowisko w tej sprawie, że wstrzymują ten dodatek. Że go teraz nie wypuszczą. Ze względu na wartości moralne. No i musimy to uszanować. No i tyle. Felietonista. 9,52 zł. To mam inne pytanko. Dlaczego w takim razie DLC West Balkans z Serbią i Kosowem normalnie wyszło? Czyżby dlatego, że ten konflikt jest zdecydowanie mniej medialny i jest o nim ciszej niż o tym na Ukrainie? Proste pytanie. Więc prosta odpowiedź. Na to pytanie ja ci nie odpowiem. Może moralność studia SCS Software na to pozwoliła. Ja tutaj nie będę diabłem adwokata i nie będę ich usprawiedliwiał, dlaczego wypuścili West Balkans, a nie wypuścili tego. Natomiast swoje stanowisko wyrażam w tej kwestii, że uważam, że te decyzje trzeba uszanować po prostu. No i tyle. Znam takiego pracodawcę, który zatrudnił chłopa, który był adwentystą. Jak wiesz, w jakim trybie i w jakiej kulturze żyją adwentyści, może wiesz, może nie wiesz, więc ja ci przytoczę. Adwentyści żyją tak, że nie pracują od piątku, od wschodu słońca do soboty do wschodu słońca. Jakoś tak. I ten chłopak powiedział swojemu pracodawcy, że jemu religia zabrania pracować w tych godzinach i że po prostu no nie może pracować w tych godzinach. Wiesz, jaka była postawa pracodawcy? Nie ma sprawy. Ułożymy ci grafik tak, żebyś nie pracował w tych godzinach. Pracodawca nie powiedział mu, a gówno mnie to obchodzi, że ty masz jakieś tam wartości, w co wierzysz, moralne i tak dalej. Nie powiedział tak. Powiedział mu, nie ma sprawy, dostosujemy się pod ciebie, nie? I faktycznie on w tych godzinach nie pracuje, nie? Czy jakoś tak? Oczywiście ja to źle powiedziałem, bo oni to jakoś inaczej mają tam zrobione. W piątek od zachodu słońca do soboty do zachodu słońca. Tak to jest, a nie od wschodu słońca. No i pomimo tego, że zakład pracuje w soboty, prawda? On inaczej to sobie jakoś tam ma poukładane, nie? I wiesz, jak to się nazywa? Pracodawca mógłby powiedzieć, słuchaj, no ale w piątek na nocną zmianę, no twoja brygada pracuje, nie? W sumie, co mnie to interesuje, no? Mógłbyś sobie po prostu, no wiesz, znaleźć inną pracę, ale nie. On po prostu dostosował się, ten pracodawca. Uszanował tą religię i tą wiarę i to, co ten pracownik, po prostu to, co wierzył, to, co chciał, wypracował sobie u tego pracodawcy. Ja tutaj widzę taką pewną spójność z tym, co robi studio SCS Software. W sensie, że jeżeli oni nie chcą przez swoje jakieś tam wpływy moralne teraz wypuszczać tej Rosji, no to nie wypuszczają. Natomiast jeżeli wypuścili West Balkans i uznali, że dla nich moralnie jest to ok, no to uznali, że dla nich moralnie jest to ok. Jedź prosto. I co ja ci mam więcej powiedzieć w tym temacie? Na twoje proste pytanie. Ała! No tutaj ja popełniłem teraz błąd.
to jest ciężki temat i tutaj naprawdę tutaj chodzi o kwestię takiej akceptacji pewnych decyzji. Pewne decyzje mogą dla nas być niezrozumiałe. Z pewnymi decyzjami możemy się nie zgadzać, ale zawsze musimy je uszanować. Drugi kowboj, którego widzę w Kansas, ten jedzie sobie środkiem ulicy. Ja wiem, że niektóre decyzje są ciężkie do zrozumienia. Wiem o tym. Całkowicie rozumiem to, że niektóre decyzje są dla nas ciężkie. Ja też zdarzyłem się z takimi, i to niejednokrotnie, decyzjami jakiegoś studia, czy jakiejś osoby, których ja kompletnie nie rozumiałem, ale zawsze je uszanowałem. No bo co mi pozostaje innego do robienia, nie? No wiem, że mój protest i tak tutaj nic nie zmieni w tym momencie. Tutaj też może być wpływ polityczny, wiesz? Jakie znaczenie na przykład dla czeskiego studia ma wojna na Ukrainie, a jakie znaczenie ma to, co ty napisałeś? Czy ta wojna jest, no nie wiem, czy ten konflikt jest bardziej medialny, czy tamten konflikt jest mniej medialny? Może być to kwestią tego. Tutaj może uderzyłeś w sedno sprawy. I tutaj oczywiście się z tobą zgadzam. Może to jest tego kwestia. No ale ja się w tym momencie, wiesz, nie wypowiem za nich, ponieważ studio ST Software nie wyraziło w tej kwestii swojego stanowiska. Natomiast w kwestii ataku, agresji Rosji na Ukrainę już tak. I to jest ta różnica. Oczywiście nie wszyscy i znam wielu spoko ludzi, ale niestety większość tylko na tym konflikcie próbuje skorzystać. Ach, nie ma to jak reagowanie na krytykę z czyjejś strony za pomocą wysunięcia podobnej krytyki. No, w różny sposób można to interpretować. No, ja to tak do tego nie podchodzę. Znaczy, wiesz, każdy argument można skwitować jakąś interpretacją, nie do końca tą odpowiednią. To w zamian tego SCS niech wyda DLC Ukrainę i cały dochód. Niech przeznaczą na cele ku Ukrainie. Ja tutaj też powiedziałem coś takiego, że może być taka opcja, że na przykład studio SCS Software może wydać te DLC z jakąś tam cegiełką dla Ukrainy, nie? Po zakończeniu wojny. Ale to nikt nie powiedział, że tak będzie. To są moje takie, wiecie, moje fanaberie, nie? I tutaj widzę, że wy macie, co niektórzy z was, podobne. Aczkolwiek z drugiej strony, no też nie możemy tego od studia oczekiwać, żeby tak zrobili, nie? No bo to jest ich produkt, ich wola, ich decyzja. Coś na takiej zasadzie. Nie możemy powiedzieć, hej studio, dajcie nam te serce Rosji, czy też Rosja bez serca, a całe te pieniądze dajcie na Ukrainę. No nie możemy im tak powiedzieć. Mateusz Jabłoński, 9 zł 52 grosze. Na drugi raz jak dziewczyna mi zaufa, to tak mocno ją w dupę wyrucham, że urodzi mi dziecko. Ale jej z dzieckiem nie zostawię. Konar mi płonie i nie chce zgasnąć. Która jest chętna ugasić konara? No która, ja się pytam. Mateuszu, bądź pewny, że żadna z moich widzek raczej nie będzie twoją kolejną dziewczyną. Jak zna twoje podejście do sprawy? Chyba, że jakaś taka, która lubi ekstremalne sytuacje w życiu. Roller coastery i takie różne rzeczy. No, może znajdzie się taka, którą to zakręci. Nie wiem. Być może jest taka. Być może jest. Jedź prosto. Tutaj mam znak stop i jeszcze mrugające czerwone.
A to jest jakaś nowość. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Ale oni wszyscy stoją. To w końcu kto tutaj ma jechać? Bo stałeś, chłopie, puszczałeś mnie. Ja ruszam, ty ruszasz. Co tu się dzieje? No. Nie jest to jedno z tych skrzyżowań pod tytułem kto pierwszy dojeżdża do skrzyżowania, ten ma pierwszeństwo? Bo w USA takie skrzyżowania są. A mi się wydaje, że to jest jedno z nich. Ten, kto pierwszy dojeżdża do skrzyżowania, ten ma pierwszeństwo. A co wtedy, jak dwa samochody naraz dojadą do skrzyżowania? Co wtedy? Nie wiem. Nie jeździłem po takich skrzyżowaniach. Natomiast wiem, że u nas ubezpieczalnie podniosłyby stawki za ubezpieczenie, jakby takie coś wprowadzili. Wszyscy by byli pierwsi. Wszyscy. Wystarczy popatrzeć w komentarzach na YouTubie. Pierwszy. Na wielkie szczęście to się troszeczkę uspokoiło, ale nadal takie akcenty są. A co dopiero wyobraźcie sobie w IRL na takim skrzyżowaniu. Wszyscy by byli pierwsi. Każdy by chciał być zwycięzcą. No niestety. Denne donaty. Nekomini, nie odpowiadam za treści w donatach. Za treści w donatach, no te treści biorą na klatę donatorzy, no i tyle. Oni po prostu są z tego rozliczani i z tego co widzę bezpośrednio przez was. Proszę o ratunek, Nekomini. Także ja za te treści nie odpowiadam. Dobra, moi drodzy. Ile to jeszcze zostało tych mil? Już niedużo. 33 mile. No i tym akcentem będziemy kończyć, moi drodzy, przynajmniej na moim kanale. Może ktoś jeszcze pokazuje przedpremierowo Kansas. Z tego co widziałem, to Seba chyba tam też miał zapowiedź przedpremierową Kansas, ale nie wiem, bo nie oglądałem u Seby, czy on odpalił, czy nie. Może ktoś jeszcze z youtuberów będzie prezentował. Także ja polecam, żebyście sobie też pooglądali Kansas u kogoś innego, żeby... Ty, no nie gadaj, że tutaj słoneczniki teraz były. Na Fireland. Słuchajcie, słoneczniki. Karolina, 9 zł 52 grosze. Dawno już te donaty przestały być zabawne. Jak ty się tak, Mateusz, zachowujesz na żywo, to jako kobieta absolutnie się nie dziwię tej sytuacji i pozostaje mi pogratulować koleżankom, że właściwie cię potraktowały. Mateusz, to jest to, co ja ci mówiłem wcześniej. Może to był żart, ale wiesz, są żarty, które co niektórych mogą, że tak powiem, zastanawiać, także... No, o to się właśnie rozchodzi. A ty się potem dziwisz. Moi drodzy, słoneczniki. Przez następne dwie mile. Chociaż to nie są słoneczniki. Nie są to jakieś... Ja się nazywają te kwiatki. Nie są to bratki? Nie, to nie są bratki. Jak wyglądają bratki? Bratki chyba są niebieskie. Kuźwa, bratki to są niebieskie, pomarańczowe, żółte, fioletowe. Jezus, wszystkie kolory tęczy. Nie wiem, co to są za kwiatki, ale takie jakieś. Pamiętam, że moja babcia miała takie podobne w wazonie zawsze stawiała. Marmaro Marecki. 9 zł 52 grosze. Pierwszy twarz z ręką na ustach. Mister Maro Marecki Morawiecki. Ty łobuzie. No właśnie. Każdy chce być zwycięzcą. Każdy chce być pierwszy.
Już widzę takie skrzyżowania u nas. Mister Maro Marecki zawsze by był pierwszy. Każdy chce być pierwszy nawet w komentarzach na YouTubie. A co dopiero na skrzyżowaniu? Po prostu... O nie! Wszyscy bylibyśmy zgubieni, gdyby takie coś prowadzili w Polsce. A gdzie te słoneczniki? Może od razu to tutaj, w tej fabryce, przerabiają na olej słonecznikowy? A może na coś jeszcze innego? Za niedługo to więcej będziemy mieli słoneczników, ale w paliwach. Nie wiem, kto się interesuje z was motoryzacją, to pewnie słyszał, co zamierzają zrobić z paliwami, nie? I to już w przyszłym roku. Będziecie mieli więcej bio w paliwach. Teraz pytanie, czy nasze silniki to wytrzymają? No tak, no. Ponoć tak. Mateusz Jabłoński. 9 zł 52 grosze. Karolinka daje mi dużo do myślenia, bo jak jedna wystawiła, to aż się boję, czy następna tego nie zrobi. Po prostu ta wczorajsza sytuacja z jedną mnie zniechęciła do dalszych randek na chwilę obecną. Na żywo jestem inny. Mateusz, wierzymy w to, że jesteś inny. W sensie prywatnie, że tutaj sobie tylko jaja robisz. Chcemy w to wierzyć. Aczkolwiek, wiesz, zawsze w takich sytuacjach trzeba sobie zrobić też rachunek sumienia. Dlaczego tak się stało? Według zasad BHP zadajesz sobie pytania technikom 5 razy why. Why, 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 why? Dlaczego tak się stało? No bo tak i tak, ale dlaczego? No bo tak, ale dlaczego tak? No bo tak i tak, ale dlaczego? No bo tak i tak. I być może dojdziesz do, że tak powiem, tego punktu krytycznego, który jest jednocześnie punktem zapalnym tego, co się stało źle. A, ja tutaj chyba na tej kamerce już byłem wczoraj. Tak mnie się wydaje. To nie jest ta sama kamerka? Oczywiście, że tak. Jak to mówią pewne mądre głowy, nic nie dzieje się bez przyczyny. Pierwszy to na pewno zawsze baka jest. O kurde. Damsasin, tu żeś tutaj normalnie mnie teraz zaskoknął, ale no ciężko temu zaprzeczyć. Kto, jak odpalam poczekalnię, jest zazwyczaj pierwszy w poczekalni? No kto? No Mirosław Baka. Jest w tym prawie, że nie do pobicia. Zdarzyło się, że był jako drugi, a nawet jako trzeci. Ale zazwyczaj jest jako pierwszy. Szakal. 10 zł. Wujek, pomyśl nad moderowaniem tych donate'ów, bo niektóre to najwyższy poziom żenady albo zbyt kontrowersyjne, co algorytm YT może znowu nie przełknąć. Szakal. Tutaj właśnie ja nad tym już myślałem. Problem w tym, że ja na przykład mogę... przez moderację tych donate'ów, na przykład jakiś donate przepuścić, który dla mnie okaże się, że jestem w stanie sobie z nim poradzić, prawda, tutaj, a na przykład wy go uznacie, że moja wina, bo ja go przepuściłem, nie? Nie, nie ma, że tak powiem, na to takiego rozsądnego podejścia na to wszystko. Bo z drugiej strony sobie tak myślę, nie? Ja coś przepuszczę, a wy się będziecie zastanawiać, czemu ja to przepuściłem. No i jest jak jest. Aczkolwiek z drugiej strony, jak tutaj też ktoś napisał w komentarzach, ludzie są świadomi tego, że nie każdy będzie działał według naszych poglądów. I że nawet tutaj, podczas zabawy, uczymy się żyć z takimi ludźmi, którzy po prostu nie działają zgodnie z naszymi szablonami, bądź też zachowaniami. Karolina, 9 zł 52 grosze. Nie potrafię sobie wyobrazić żadnego ze swoich kolegów, przyjaciół czy byłych chłopaków, którzy po zerwaniu albo jakimś nieporozumieniu wypisywaliby wśród obcych ludzi teksty w stylu: wyrucham ją i zrobię jej dziecko, sorry. No tutaj jak najbardziej ja popieram słowa Karolinę. Także bez dwóch zdań. Hashtag murem za Karoliną.
No ja tego nie pochwalam. I oczywiście nie popieram, nie podpisuję się pod tym. Raczej bym zaniechał takich działań. Na takiej zasadzie, bo nawet gdyby w żartach, to ktoś może tego żartu nie zrozumieć po prostu, wiesz. Przygotuj się do skrętu w lewo. Nie tylko u ciebie Mirek jest pierwszy, Biały pisze. To ja wiem, u Gitusia, u... nie wiem czy u Fansima, ale u Gitusia na pewno, u Szarpiego też. Znaczy z tych, co ja biegam po tych, nie? Po tych kanałach. Co tam jest u góry, cennik paliw? Chyba tak. No wygląda na to, że jakiś cennik paliw tam jest u góry. Jajku chłopie, nie wjeżdżaj jeszcze na to skrzyżowanie. Daj mi uciec z niego. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. No i teraz na Fajrant musiałbym podsumować dla was Kansas. W sumie ja już dużo rzeczy na ten temat powiedziałem. Nic nowego nie dopowiem, ale dobrze by było, bądź też może co niektórzy z was by nawet wymagali ode mnie, żebym to podsumował. Na litość boską, dlaczego oni nie otwierają tej bramy? Halo, czy tam jest jakiś ktoś? Zamknięte czy co? To może zrobimy to jeszcze inaczej. Co prawda zablokuje trochę drogę, ale no trudno. Musi się coś dziać, żeby nie było nudno. Symulatory też potrafią być ciekawe. O, na przykład o tak sobie podjedziemy. Na moim pasie. Bo tak środkiem podjechałem. O! Proszę się edukować na moich błędach. Trzeba po prostu swoim pasem podjechać. Koniec trasy. Ja tutaj lamię, żebyście wy nie musieli. Proszę bardzo. Jakie poświęcenie. Docencie to. Wujek Sahara niedługo. Ja na następnym gameplayu chyba przeskoczę do mojej ciężarówki tej, którą jeździłem wcześniej, zanim kupiłem tego używanego troka i tak Rachel będzie. Natomiast no tutaj dzisiaj nie ciężarówka była dla mnie na tyle ważna, co same Kansas i no ja je prawie całe przejechałem. Nie wiem, jaką jeszcze wartość do mojego komentarza mógłbym dodać, opisując Kansas. Zobaczmy sobie jeszcze na mapie ten Kansas. Moi drodzy, Kansas wygląda następująco. Trochę jak szachownica. Jest tutaj 14 miast. Nie powiem wam, jaka jest łączna suma mil całej tej pajęczyny siatki dróg na terenie Kansas. Kiedyś studio SCS Software podawało takie dane. Na chwilę obecną ja nigdzie takich danych znaleźć nie mogę. Może po prostu szukam w nieodpowiednich miejscach, ale kiedyś w prasówkach studio SCS Software nam, przynajmniej mi, nie wiem jak tam innym, nie będę się wypowiadał za innych, ale kiedyś w prasówkach studio SCS Software dawało nam takie dane. Dzisiaj te prasówki są mierne. Z całym szacunkiem do studia. W sensie, może tam się zmienił gościu, który, znaczy no, na pewno się zmienił. Zmienił się tam może gościu odpowiedzialny za te prasówki. A być może po prostu nikt nie chce w to się już bawić. Może, żeby uzyskać takie dane, to trzeba było to, nie wiem, liczyć przez jakiś edytor czy coś. No dzisiaj w takie rzeczy studio SCS Software się nie bawi, nie podaje. Natomiast jeżeli chodzi, chyba że gdzieś tam na blogu podali, ale no też może być tak, że podali na blogu, a ja tego nie wychwyciłem.
Natomiast jeżeli chodzi o całokształt tej mapy, mapa jest moim zdaniem mała. Jesteście w stanie ją przejechać do 5 godzin, Jabłoński, nawet 9 złotych 52 grosze. Maruderem. Z tym ruchaniem przesadziłem i to mocno. Chciałem przeprosić i ciebie, wujku, i czaty oraz donaterów. Tego kwiatu to pół światu, a 3/4 H, a warte. Mateusz, mnie nie masz za co przepraszać, bo ja tam, mnie już nic nie zdziwi, więc mnie nie masz za co przepraszać. No musisz przeprosić swój autorytet i widzów, którzy musieli to czytać i słuchać. No i tyle. Aczkolwiek, no, aż tyle. Dobra, moi drodzy, wracając tutaj do sedna sprawy. Mapa jest mała. Jesteście w stanie przejechać ją, tak jak powiedziałem wcześniej, nawet gdyby ktoś był mega maruderem. Ja tutaj na 2 live'ach po 3 godziny z hakiem objechałem prawie cały Kansas. Oczywiście nie w 100%, bo na przykład widać tutaj, tu mnie nie było, tutaj mnie nie było na tej drodze, tu mnie nie było, tu aż 2 kamerki, aż 3 kamerki w sumie. Tu może być mega atrakcyjnie. Zobaczcie. Tutaj może być mega atrakcyjnie. Sprawdźcie to sobie. Bo 3 kamerki tak blisko siebie, tutaj musi coś być. Ale tą enigmę rozszyfrujecie sobie sami, co tam jest na tyle atrakcyjnego. A może tam są plantacje słoneczników, a może i nie, a może tam po prostu kurwa UFO wylądowało. Cokolwiek tam się stało, może tam być atrakcyjnie 3 kamery w takim małym obrębie mapy. Ciekawe. Ale tą enigmę sobie już po prostu sami rozszyfrujecie. Co tam takiego ciekawego może być? No, przejechałem, można powiedzieć, tak na oko ja stawiam. Bo tutaj jest zwiedzono. Zaznaczę sobie stan. Tylko go znajdę. Kansas. Kansas przejechałem na 42,83%. Wydawało mi się, że więcej. Jak tak patrzę na te żółte nici, to ja bym powiedział, że przejechałem ponad 50%, ale statystyka mówi wyraźnie coś innego. Że Kansas przejechałem w 42,83%. Okej. Okay. Ja bym powiedział, że więcej. Ale co ja się tam będę z Excelem kłócił? Także, moi drodzy, jesteście w stanie to sobie ogarnąć. No może nie przy jednym podejściu do ATS-a, ale na 2 podejścia jak najbardziej tak. Może nawet i ja bym to ogarnął na 2 podejścia, gdyby nie... No wiadomo, na live'ach jak jest, nie? Ale mapa dosyć mała. Nie mam pojęcia, ile będzie kosztować. Gdyby się mnie ktoś zapytał, ile Ameryki jest na tej mapie Kansas, to odpowiem mu, na tej mapie Kansas jest 100% Ameryki. Gdyby ktoś się mnie zapytał, ile jest flagowych słoneczników na tej mapie, to powiedziałbym mu na te statystyczne 42%, nie widziałem słoneczników. W sensie widziałem je tylko na billboardach. Gdyby ktoś się mnie zapytał, ile widziałem w Kansas tego, co dla Kansas jest najbardziej charakterystycznego, kowbojów, farm, no to widziałem tego mnogo. Gdyby mi się ktoś zapytał, czy w Kansas jest rozwinięte, czy też rozwinięta sieć kolejowa, bo tam oczywiście masowo bydło wywozi się z tego stanu na resztę kraju i no Kansas tego słynie, tak? Kowboje, hodowla krów i tak dalej, handel tym żywym towarem. No to sieć kolejowa jest tutaj świetnie rozwinięta, a jeszcze plus tego widzieliśmy, koleżanko i kolego, jak ruszałem dzisiaj zaraz ze szychty, w sensie z początkiem live'a, jak kończyłem w nocy live'a, to
było takie dosyć potężne centrum logistyczne. Także tam oczywiście transport pod tym kątem jest rozwinięty. Gdyby ktoś się mnie zapytał, czy ma sens pod charakter tej mapy, według gałęzi przemysłu na terenie Kansas kupować naczepę dedykowaną, zasugerowaną pod ten stan, czyli tutaj na pewno byłyby to naczepy do towarów sypkich, pasze, karmy dla zwierząt, nawet coś takiego wiozłem dzisiaj, czy też sam transport zwierząt. No zdecydowanie tak. Zobaczcie sobie, miałem 3 transporty zwierząt, chyba 1 transport paszy, a więc tutaj na pewno jak kupicie sobie, czy otworzycie sobie garaż i będziecie zastanawiać się, jakie naczepy kupić pod swoje zestawy, no to jeżeli kupicie tutaj te naczepy do transportu bydła, to nie zrobicie źle. W sensie, tak mi się wydaje. Więc na takie pytania oczywiście Kansas jest w swojej treści w odpowiedzi bogatą opcją, wypasioną. Ja właściwie, jeżeli chodzi o ten Kansas, nie mam czego się tutaj doczepić. Amerykańskość jest, mapa ma swój charakter, chociażby cechą charakterystyczną jest siatka dróg na terenie tego DLC. Widać te farmy, fermy, tych kowbojów gdzieś tam widać. No wiadomo, może czasy kowbojów już przeminęły. Kowboje to tak bardziej, wiecie, w filmach Hollywoodu. Ale jednak tutaj też studio zaakcentowało, że tam od czasu do czasu ktoś jedzie konno w kowbojskim kapeluszu. Także tutaj jak najbardziej takie akcenty można spotkać. Małe miasteczka, niskie zabudowania. Nawet jak wjedziecie do tych większych miast, to i tak te miasta są takie, no raczej małe. Nie są tak rozbudowane, jak chociażby w Teksasie. Tutaj po prostu jest tak kameralnie, tak na otwartych przestrzeniach. Widać typowe dla Kansas problemy pod tytułem pasmo tornad, gdzie widzieliśmy przy drogach potargane billboardy, ale dziwi mnie to, że nie widzieliśmy, znaczy był taki jeden budynek, który wyglądał na opuszczony, ale tornada kojarzą nam się też ze zniszczeniami pod tytułem przejeżdżamy przez jakieś miasteczko poburzonych, poniszczonych domów, nie? Które akurat zniszczyła trąba powietrzna. No tutaj mamy taką skromną symbolikę, że te pasmo tornad jest tutaj tylko objawione i lekko zasugerowane poniszczonymi billboardami. Ale przydałaby się jakaś chata zniszczona bez dachu, czy też tylko przy samych fundamentach. Chociaż, co ja gadam, w Stanach Zjednoczonych mało gdzie buduje się chałupę na fundamentach. Ale no cokolwiek, nie? Coś takiego poniszczonego, nawet jakieś drzewa połamane. Co prawda mijaliśmy kilka takich sucharków, sucharków, ale jednak było tego tak też malutko i strasznie symbolicznie. Mapa, która miejscami jest mega zielona, miejscami jest taka wypalona przez słońce. To, co ja pokazywałem na nocnym live'ie, mówiłem, patrzcie, tutaj jest trawa soczysta, swojej zieleni, a kawałek dalej była wypalona jak w Kalifornii. No więc tutaj też takie akcenty są. Moim zdaniem, ja podtrzymuję moje zdanie na temat Kansas. Ja bym mu postawił mocne 8, bo 7,5 to jest jednak za mało. Takie, co prawda, troszeczkę naciągnięte 8. Ja bym powiedział 8 na szynach, na 10. Pod kątem atrakcyjności nie jest to dla mnie takie, wiecie, takie jak Oregon, jak Waszyngton, gdzie tam się zachwycałem tymi parkami, tą zielenią, tymi sekwojami, tymi wodospadami, tymi mostami w dużej ilości, które są tak urozmaicone, że jeden się przekręca, drugi opada, trzeci jeszcze się otwiera jak brama. Tutaj takiego czegoś nie mamy, ale nie mamy tego dlatego, że Kansas ma zupełnie inny charakter.
I to, jaki jest Kansas tutaj w ATS-ie, wynika z charakteru tego stanu z IRL. Więc nie ma co się dziwić. I nie można mieć pretensji do tej mapy, że jest taka, jaka jest. I właśnie dlatego moja ocena, no takie 8 na szynach na 10 dla tego dodatku. Czy bym kupił? Oczywiście, że tak. Czy wy kupicie? Wasza sprawa. Że tak powiem, nie mojej babci zasrany interes. Ja wam to tylko prezentuję. Czy wy to kupicie, czy nie? Lotto mi to i powiewo. Jak klikniecie na ten link, który jest tutaj pod live'em, jak na to klikniecie, to nie działa tak, że jak klikniecie, to kupujecie na moje konto. To też tak nie działa. To jest po prostu zwykła strona internetowa podlinkowana na Steama ze sklepem. Także ja z tego nie mam ani żadnych dochodów, ani studio mi za to nie zapłaciło, ani nie płaci mi za to. Nie mam z tego ani złotóweczki, ani grosiczka wirtualny za to nie mam. Wirtualny tracker. 9,52 zł. Dlatego ATS jest piękny i to moje ulubione uniwersum. W jednym stanie masz zielone lasy, mosty, dużo rzek i nie ma momentu, żeby oko oderwać, w drugim lecisz kilkaset mil po płaskim i obok nie masz nic. Piękne to jest w ATS i E. Tak, wirtualny tracker. I powiem ci, wirtualny, że ja miałem nawet przez ułamek sekundy, taka myśl mnie doszła. Wiecie, nieraz pytaliście się mnie tutaj na live, czy ja zagram w mapę Coast to Coast, nie? Ja powiedziałem, że ta mapa jest totalnie pusta. Ja tutaj pierwszy raz właściwie, bo nawet Kansas nie miał takich płaskich pustkowi, jak tutaj w Kansas jest, nie? Ja miałem nawet taką myśl, której nie wyraziłem wtedy, bo zaskoczył mnie ktoś w donacie, ale już miałem to na końcu języka. Chciałem powiedzieć, że fragmentami ta mapa przypominała mi tą Coast to Coast. Gdzie tam była tylko droga i nie było totalnie nic. Tutaj był taki jeden właśnie fragment drogi, gdzie była tylko droga i nie było kompletnie nic. Była tylko goła, wesoła ziemia. Może nie taka wesoła, bo z kępkiem trawy, ale nie było tam ani bydła, ani jednego drzewa. Nie było tam kompletnie nic. Pewnie przypominacie sobie ten fragment drogi. No. Także jedyne, czego mi tutaj brakuje nadal, to to, że jak jedziesz po tych mapach, obojętnie gdzie tutaj jesteś i masz takie nic i ta ziemia jest tak nagrzana, to, że nie widać tego falowania od tego gorąca, tego parującego asfaltu i tej parującej ziemi, tak jak ten efekt widać w grze Rick and Roll. Tutaj na to jeszcze studio SCS Software nie wpadło. Szkoda, może kiedyś na to wpadną. Mateusz Jabłoński, 9 zł 52 grosze. Pytanie mam, warto kupić to DLC czy nie? Słuchajcie, ja to pierdolę, idę do domu, słuchajcie, idę do domu, po prostu. I tyle. Moi drodzy, dziękuję wam za kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że bawiliście się świetnie. No, może czasami nie, ale jednak mam taką nadzieję, że w większości tak. Dziękuję za waszą interakcję, za to, że chcieliście zobaczyć Kansas, bo jeżeli chodzi o takie prezentacje przedpremierowe, ja rozumiem i szanuję to, że w prezentacjach przedpremierowych jest was o wiele mniej. Ze względu na to, że ja sam mam takie podejście, że nawet jak studio robi live'y przedpremierowe, nawet jak pokazuje te fotografie, to ja na te fotografie nie patrzę i nie oglądam tych live'ów, żeby samemu mieć dla siebie te pierwsze wrażenia. Więc zawsze w tych prezentacjach przedpremierowych jest was po prostu mniej. Jestem ciekaw, czy producenci Real Farm zrobią grę o tytule Real Track. Niech robią. Ale jeżeli mieliby to zrobić tak, jak zrobili Real Farm, to niech nie robią. To niech się zajmą hodowlą
jedwabników albo wielojebków pospolitych. No, może im to lepiej wyjdzie. Chociaż tak się zastanawiam, czy nie byłoby szkoda tych wielojebków pospolitych i jedwabników. Może to tylko robak, ale to też człowiek, no. Także no, nie wiem. Może lepiej nie. Moi drodzy, i tą sensacyjną wiadomością kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję wam za to, że byliście. Dziękuję za wszystkie uprzejmości we wszelakiej formie, za wspieranie kanału, za interakcje, za wszystko. Ale przede wszystkim za to, że byliście. Moi drodzy, tyle na chwilę obecną. Życzę wam miłego weekendu, miłego tygodnia i niestety nie mogę wam obiecać, że spotkam się z wami w czwartek i w piątek. Tak, ja wiem. Na piątek Cyberpunk, ale będę miał ciężki tydzień i już teraz wiem. Zrobię wszystko, żeby co najmniej w piątek był Cyberpunk. Ale może być tak, że nie będzie. Dlatego uprzedzam. Może być tak, ale będę robił wszystko, żeby był. Czeka mnie od jutra ciężki tydzień. Skomplikowany. Więc może być różnie. Moi drodzy, tak czy inaczej, dziękuję wam za cierpliwość, tak jak powiedziałem wcześniej, za obecność, za frekwencję, za uprzejmości i za wsparcie kanału. Na dzisiaj, do widzenia, do zobaczenia i do następnego, kiedykolwiek się spotkamy. Czy to w czwartek, jak się uda, czy to w piątek, jak się uda, czy to dopiero w następny weekend, jeżeli będę. Pa, trzymajcie się cieplutko, znośnego tygodnia i do następnego.